komisji. I tu jest drugi protokół jeszcze. Tutaj są wnioski, to może przewodniczącemu zespołu przekażę. Imię, nazwisko, jakaś instytucja, albo osoba prywatna i podpis. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie na posiedzeniu Komisji Budżetowej i Inicjatyw Gospodarczych. Na podstawie listy obecności stwierdzam, że na 7 członków Komisji obecnych jest 6, co sprawia, że możemy prawomocnie obradować. Witam serdecznie gości, witam panią Renatę Mazur, pana Grzegorza Jaworskiego, pana Teodora Czubackiego i pana Piotra Turowskiego, który reprezentuje tutaj pana burmistrza miasta Lubartów. Tematykę posiedzenia otrzymali Państwo w materiałach. Czy są jakieś uwagi co do tematyki? Pan Przewodniczący Tomaszek, proszę bardzo. Mam wątpliwość co do punktu 4, ponieważ chcemy już dzisiaj sformułować ostateczną listę projektów i proponowałbym skreślić ten punkt dzisiejszego o porządku obrad, tak żebyśmy mogli wysłuchać ewentualnych uzupełnień od osób, które pojawiły się jednak na naszej komisji. Widzimy, że są dwie osoby, jeden radny również jest, ale to dwie osoby, które reprezentują, podejrzewam, dwa oddzielne projekty. Tak, żebyśmy dzisiaj tej ostatecznej listy projektów nie tworzyli, a żebyśmy odbyli jeszcze jedno posiedzenie w chwili, kiedy te ewentualne wyjaśnienia zostaną złożone. Dlatego mam wniosek, żeby ten punkt 4 skreślić. Proszę bardzo, Przewodniczący Zieliński. Znaczy, ja nie wiem, a co to zmieni? To znaczy, co musi mieć pan trochę czasu do zastanowienia? No, jeśli nie, to dzisiaj ja uważam, że taką decyzję możemy podjąć, dlatego że to jest szkoda czasu. No, chodzi o to, że te wszystkie projekty muszą być przygotowane po to, żeby w tym budżecie tegorocznym te pieniądze wykorzystać. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, dwie sprawy techniczne. Bardzo proszę o wyłączenie telefonu, wyciszenie, żeby na nim przeszkadzały. Po drugie, nasze posiedzenie jest nagrywane, więc bardzo proszę, żebyśmy wszyscy mówili do mikrofonów, ponieważ ono zgodnie ze statutem Rady Miasta Lubartów musi być udostępnione na stronie internetowej. Natomiast ja również uważam, że w momencie dzisiejszego posiedzenia zaprosiliśmy tych wnioskodawców, których wnioski zostały ocenione w jakiś sposób negatywnie, tylko ich jakby obecność dzisiaj może się ograniczyć tylko do składania wyjaśnień, nie może się ograniczać do modyfikacji treści wniosku, dlatego że takiego trybu nie przewidzieliśmy. Być może jest to wniosek do
do postępowania w przyszłym roku, znaczy w roku 2016, żebyśmy mogli taki tryb przyjąć. Dlatego też uważam, że dzisiaj po prostu ewentualnie wysłuchamy opinii, zdecydujemy, czy te opinie sprawią, że ten wniosek będzie mógł być zrealizowany w ramach roku budżetowego, czy spełni według nas kryteria, które w uchwale Rady Miasta są określone, i po prostu przyjmiemy tą decyzję. Myślę, że odwlekanie nie przyniesie za sobą niczego dobrego, tym bardziej, że odwleczemy decyzję, spowodujemy, że odwleczemy też jakby termin rozpoczęcia realizacji wniosków, które tutaj przyjmiemy. Chciałem podkreślić jedną rzecz, że przed tym budżetem obywatelskim odbyły się konsultacje społeczne, podczas których jednak wskazywano na nieco inny tryb pracy nad tymi projektami, które zostaną zgłoszone do budżetu obywatelskiego. Przekazano informację opinii publicznej mianowicie taką, że w chwili, kiedy spłyną te projekty, w chwili, kiedy one zostaną przedłożone, najpierw ocenione przez Komisję Miejską, później, kiedy one spłyną do Komisji Budżetowej, jako tej komisji, która ostatecznie decyduje o tych projektach, które będą podlegały nie konsultacjom, tylko już bezpośrednio głosowaniu, to wskazywano, że jeżeli będą jakieś uchybienia albo będzie cokolwiek innego w tych projektach znajdowało się takiego, co będzie możliwe do poprawienia, to będzie taka możliwość dana tym inicjatorom, które te projekty złożą. Rozumiem, ale jeżeli się okaże, no jeżeli czytam na przykład w jednym z projektów, że nie przedstawiono zgody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i ona nie będzie ta zgoda dzisiaj pokazana, to cóż, to w takim wypadku będzie to powodowało, że taki projekt będzie skreślony? Panie Przewodniczący, po pierwsze jesteśmy zobowiązani trzymać się regulaminu, który przyjęliśmy prawie że jednogłośnie uchwałą Rady. O ile sobie przypomnę, Pan Przewodniczący też głosował za tym regulaminem i wszyscy radni z klubu wspólny Lubartów głosowali. I zgodnie z tym regulaminem nie przewidziano, nie wiem, nie znam konsultacji, w których mówiono, że będzie przewidziany tryb zgłaszania poprawek do złożonych wniosków. Złożenie wyjaśnień, rozmowa, ewentualnie dołączenie dokumentów, które spowodują, że będziemy mogli uprawdopodobnić, że złożenie wyjaśnień, które spowodują, że będziemy mogli zrealizować ten wniosek, jak najbardziej. Natomiast oczywiście możemy odwlekać nie, w nieskończoność prawie, aż wszystkie jakby składanie wyjaśnień, tylko moim zdaniem do niczego to nie prowadzi. Wszystkie osoby, co do których wniosków były jakiekolwiek zastrzeżenia, zostały negatywnie te wnioski zaopiniowane przez zespół powołany przez pana burmistrza, zostały zaproszone na dzisiejsze posiedzenie, poinformowane i każda taka osoba otrzymała informację, że przysługuje mu prawo złożenia wyjaśnień, po to, żebyśmy mogli, jak rozumiem, to jest celem naszej komisji intencją, spowodować, żeby jak najwięcej wniosków zostało poddanych pod głosowanie wniosków, które są zgodne z przyjętym przez nas regulaminem. Natomiast nie wiem, czy jest możliwość na przykład, ja uważam, że nie ma takiej możliwości, zmiany wniosku, spowodowanie, że na przykład inwestycja, która do tej pory była planowana w realizacji na przykład na terenie oświatowym, nie będzie na tym terenie realizowana. Na przykład jest kilka takich wniosków, które planowane są na terenie oświatowym, a w regulaminie wprost wynika, że takie wnioski nie mogą być objęte budżetem obywatelskim. Bardzo proszę, ostatni głos, jeszcze jeden w jedną stronę i drugi w drugą stronę. Bardzo proszę. Jeszcze po jednym głosie w jedną stronę. Bardzo proszę. Chciałem podkreślić jedną rzecz, że faktycznie Klub Wspólny Lubartów zagłosował za tą uchwałą, natomiast no, nie wiedzieliśmy, że taki troszkę bubelek prawny zostanie przedłożony jako ta propozycja i że takie zapisy się znajdą, które tak naprawdę z byle przyczyny wykluczają, a tak przynajmniej dostaliśmy taką listę, projekty, które są projektami, no widzimy, odrzucanymi z byle powodu. Natomiast daje się furtkę pewnym innym projektom, które to projekty również z tych samych powodów, tak naprawdę, jeżeli czytamy te dwie tabele, powinny być uchylone i dlatego nasz klub złoży nowelizację nowelizację uchwały, jeżeli chodzi o budżet obywatelski, między innymi z tym bardzo złym zapisem w paragrafie 3 ustęp 2 oraz z tymi kwestiami związanymi z zgodami miejskich ośrodków pomocy społecznych. Nie, uzasadniam, dlaczego uważam, że powinniśmy to... Panie Przewodniczący,
Panie Przewodniczący, ale Pan też powiedział o głosowaniach klubu Wspólny Lubartu, więc skoro Pan nie na temat mówi, to ja też staram się też, dlatego mówię, że głosowanie na sesji faktycznie nasz klub poparł tą uchwałę, natomiast zauważamy, że to jest taki mały bubelek prawny, dlatego uważamy, że trzeba ten regulamin znowelizować, bo posiada on niespójne przepisy i widzimy, dlatego nie chcielibyśmy dzisiaj, jeżeli by się okazało, a widzimy, że tylko, są trzy osoby, jeżeli chodzi o te projekty, które zostały zgłoszone. Nie chcielibyśmy robić takiej oto sytuacji, że jeżeli uznamy, że regulamin mówi jedno, koniec, kropka, trzeba było dostarczyć taką zgodę, bo inaczej nie zostanie to zrealizowane, a chciałem zwrócić uwagę na jedną rzecz, że Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej podlega bezpośrednio burmistrzowi miast. Panie Przewodniczący, przepraszam, chciałem, żebyśmy skupili się na porządku obrad. Po drugie, chciałem Panu przypomnieć, że ten bubelek prawny, jak to Pan określa, został przyjęty prawie na głosie przez Radę Miasta. Pan też nad tym bubelkiem głosował. I ten może Pan jeszcze wielu innych rzeczy będzie żałował, pewnie tak będzie w życiu. Natomiast takie jest prawo, po pierwsze chciałem powiedzieć, i ten bubelek prawny nie został uchylony przez wojewodę lubelskiego, wręcz przeszedł przez nadzór wojewody, więc proponuję nie mówić czegoś, nie określić bubelkiem prawnym, skoro jakieś przepisy Panu nie odpowiadają. Bardzo proszę, Pan Przewodniczący Zieliński. Ja chciałbym powiedzieć tylko, że jeśli pójdziemy w tym kierunku, to te wnioski, które z przyczyn formalnych zostały odrzucone, w tym trybie mogłyby ponownie być rozpatrzone, na przykład, że projekt nie spełnia wymogów formalnych, za mała lista osób poparła dany wniosek. To oznacza, że jeśli my otworzymy drogę do weryfikacji wniosków, to wszyscy ci, którzy z takich powodów formalnych albo z powodu powiedzmy, że projekt nie jest, że jest realizowany na terenie będącym w trwałym zarządzie gimnazjum, będzie przesunięty na inny teren. Więc wracamy do początku, czyli do składania ponownie wniosków. Ja uważam, że skoro określiliśmy zasady i tryb przeprowadzenia konkursu w sprawie budżetu obywatelskiego na ten rok, to sprawa już jest zamknięta z powodów formalnych. Możemy dyskutować o zmianie uchwały w odniesieniu do budżetu obywatelskiego na 2017 rok, wtedy, kiedy wznowimy procedurę zgłaszania wniosków, albo jeszcze wcześniej, po to, żeby wnioskodawcy mieli możliwość zapoznania się dokładnie z tą nową uchwałą, czy znowelizowaną uchwałą i zgodnie z tą znowelizowaną uchwałą złożyli wnioski. Dziękuję bardzo. Chciałem też powiedzieć, że składając wniosek w sprawie tego projektu uchwały, wnioskodawcy przewidzieli tryb jego ewaluacji, czyli wprowadzenie wniosku z monitoringu. Przepraszam, pan radny Gregorowicz. Dzień dobry. Chciałbym zabrać głos w sprawie właśnie tego porządku obrad. Rozumiem, że jakby padła tu sugestia, że będziemy rozmawiać o tym porządku w trybie dwa głosy za lub dwa głosy przeciw. Doktryna w tej materii mówi, że dwa głosy za lub dwa głosy przeciw to nie dotyczy samej ilości głosów, tylko również podmiotów, które te głosy zgłaszają. To nie może być na przykład dwie wypowiedzi dwóch osób, ale tutaj wyszło to z dyskusji. Radzę poczytać i znaleźć konkretne orzeczenia w tej sprawie. Druga sprawa. Pan Przewodniczący stwierdził, że cały klub Wspólny Lubartu głosował za tym zarządzeniem do uchwały. Chcę Panu powiedzieć, że nieprawda, ponieważ jeden z tych członków nie był w ogóle na sesji. Chodzi konkretnie o moją osobę. Więc no ma znaczenie, bo musimy, rozumiem, że jest miejsce i czas, żeby wyprostować niektóre wypowiedzi, które ale brzmią jednoznacznie. Panowie, wypowiedzi. Bardzo proszę, do rzeczy. I trzecia rzecz. Proszę Państwa, to zarządzenie, mimo żeśmy głosowali tak, a nie inaczej, zawiera oczywiste błędy logiczne, które przyznajemy, wymagają sprostowania. Na przykład w paragrafie 7 należy przedstawić punkt 4. Panie radny, bardzo proszę mówić o porządku obrad, a nie o błędach logicznych w regulaminie, który został przyjęty przez Radę Miasta. To w tym stanie rzeczy, Panie Przewodniczący, błędy logiczne zawarte w zarządzeniu do uchwały uniemożliwiają logiczne procedowania nad punktem 4 porządku obrad. I tutaj się zgadzam. W załączniku, nie w zarządzeniu. I tu się zgadzam z przewodniczącym rady, że te błędy logiczne spostrzeżone przez nas zbyt późno, ale jednak uniemożliwiają dzisiaj logiczne głosowanie. Pytanie, na czy chce pan dzisiaj zmienić ten załącznik do uchwały? Czy chce wyrzucić dzisiaj, ten punkt? Dzisiaj nie może pan tego zrobić, ponieważ jest to kompetencja Rady Miasta, a nie komisji. Ja mówię, rozumiem, że chcę wykluczyć porządku obrad. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze jakieś nowe głosy w sprawie porządku obrad? Ktoś chciałby zabrać głos?
Dobrze. Ostatni głos. Bardzo proszę, pan przewodniczący Zieliński. Panie przewodniczący, pan sugerował, że nawet teraz się trudno odezwać. Szanowni państwo, bardzo proszę, żebyśmy rozmawiali o porządku obrad, a nie bawili się jak chłopcy w piaskownicy. Proszę jeszcze głos dotyczący porządku obrad, bardzo proszę. Ja bez panie mikrofonu Rady, nie proszę, przywołuję pana do porządku. Bardzo proszę, żeby pan nie wypowiadał się, nie dopuszczono do głosu. Pan przewodniczący Zieliński ma głos, bardzo proszę. Chciałbym tylko powiedzieć o tym, że konsekwencją nieprzyjęcia w porządku obrad tego punktu będzie to, że nie zrealizujemy uchwały Rady Miasta w tym zakresie. Bo przesunięcie, to o czym mówi pan przewodniczący Tomaszek, przesunięcie na następne posiedzenie komisji tego punktu nie oznacza bynajmniej, że załącznik numer jeden, czyli zasady, typ przeprowadzania konsultacji, który przyjęliśmy jako Rada, będzie zakwestionowany, bo to oznaczałoby nic innego, tylko zmienić uchwałę. Zmiana uchwały może nastąpić dopiero na najbliższej sesji, która nie wiem, kiedy jest planowana. To jest jedna rzecz. I dopiero po ewentualnej nowelizacji uchwały można by wrócić do tego pomysłu, o którym panowie mówicie. Ale to oznacza, że my, jeszcze raz powtórzę, otworzymy drogę do składania ponownie wniosków do budżetu obywatelskiego, a to nam wydłuży całą procedurę i ja nie wiem, czy w ogóle te wnioski będzie można zrealizować w tym roku. Bardzo dziękuję. Rozumiem, że nowe tezy pan przewodniczący Tomaszak chce wygłosić, to jeżeli nowe, to bardzo proszę. Jeżeli to samo chce pan powtórzyć, to nowe, tak? Bardzo proszę. Nie zgodzę się z tym, co powiedział pan Andrzej Zieliński, przewodniczący, ponieważ pamiętajmy, że jak widzimy, tych osób, które miały być zaproszone na dzisiejsze posiedzenie jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Podczas kiedy zjawiły się tylko trzy. Przepraszam, pan, tylko powiem, pan radny Gregorowicz też był zaproszony, sesja się nie zjawił. No, nie możemy z tego powodu unieważnić sesji. Nie o to mi chodzi. Chodzi mi zupełnie o coś innego. Chodzi mi o to, żeby zanim podejmiemy sformułowanie ostatecznej listy projektów, przecież możemy się komisję zwołać i w trybie pilnym, żeby ona się odbyła już za kilka dni i żebyśmy ostatecznie podjęli decyzję, jeżeli chodzi o ostateczną listę tych projektów. Natomiast dzisiaj, jeżeli przyjmiemy taki porządek obrad, a przekonają nas głosy osób, które przyszły, bo uznamy, że faktycznie jest ta możliwość, no to będziemy mieli tak, tym bardziej, że nie ukrywam, że jeżeli patrzymy na te projekty, które zostały zaopiniowane pozytywnie przez ciało powołane przez pana burmistrza, no to one budzą wątpliwość, że one właśnie nie powinny znaleźć się w... To będziemy rozmawiali przy omawianiu poszczególnych wniosków, tak to mamy w punkcie. Natomiast panie przewodniczący, chciałem zwrócić uwagę na błąd logiczny w pańskim rozmowaniu. To rozumiem, że jeżeli zwołamy jeszcze raz posiedzenie komisji, znowu ktoś nie przyjdzie, będziemy czekali i jeszcze raz zwoływali, a wszyscy nie się zjawią. Mamy posiedzenie komisji, na którym mieli szansę przyjść wszyscy, którzy mieli zaopiniowane negatywnie te projekty. Tak, jeżeli pojawiły się trzy osoby, to warto, żebyśmy przynajmniej dla tych trzech osób mogli się spotkać jeszcze raz, jeżeli się okaże, że ich tłumaczenia nas przekonają. Do tego zmierzam, dlatego prosiłbym, żeby ten punkt z porządku obrad skreślić i żebyśmy jeszcze raz posiedzenie odbyli nawet za cztery, za pięć dni, jeżeli się okaże, że zdążą uzupełnić te braki, które być może wykażemy w dniu dzisiejszym. Dziękuję, nie widzę nic przeciwko temu, żebyśmy te wyjaśnienia tych osób dzisiaj mogli uwzględnić i sformułowali tą decyzję tych wniosków dzisiaj. Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby tak się stało. Proszę bardzo. Czyli dopuszcza pan warunkowe dopuszczenie tych projektów, gdzie nie będzie na przykład jakiejś zgody albo czegokolwiek innego? Proszę zwrócić uwagę, że to jest dopiero w następnym punkcie. Czwartym, jeżeli nie będzie zgody. Zgodę należało dostarczyć w momencie złożenia wniosku. Zgodnie z regulaminem nikt nie mówił o tym, że te zgody można donosić później. Za wyjątkiem konsultacji społecznych. Prosiłbym, żeby pan sobie przypomniał, co wówczas zostało powiedziane. Był tylko pan na tych konsultacjach, ja i nie wiem kto jeszcze. Panie przewodniczący, kierujemy się prawem, wykonujemy zadania, które są określone w regulaminie przed komisją.
na konsultacjach społecznych mówiliśmy, że będzie można złożyć wyjaśnienia, zostaną wszyscy zaproszeni na posiedzenie komisji. Wszyscy dostali zaproszenie. Ci, którzy chcieli z tego prawa korzystać z obecności, złożenia wyjaśnień, są obecni. Ci, którzy zrezygnowali, nie są obecni. I że jeżeli będą jakieś uchybienia, bo nie wszyscy mają doświadczenie w tym, jak takie dokumenty składać, to da im się tą drugą szansę. Dobrze. Czy ktoś jeszcze chciałby coś nowego powiedzieć? W porządku obrad? Nie widzę. W takim razie, czy są jakieś inne wnioski w sprawie zmiany porządku obrad? Nie widzę. Podaję w takim razie pod głosowanie wniosek złożony przez pana przewodniczącego Tomasiaka, aby z punktu obrad wykreślić punkt 4, sformułowanie ostatecznej listy projektów, która zostanie poddana pod głosowanie mieszkańców oraz listy projektów zaopiniowanych negatywnie wraz z uzasadnieniem. Kto jest za przyjęciem tego wniosku, bardzo proszę o podniesienie ręki do góry. Jedna osoba, dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? 4 osoby, dziękuję. Kto się wstrzymał? 1 osoba się wstrzymała, dziękuję. Stwierdzam, że wniosek nie przeszedł. Czy są jeszcze jakieś inne uwagi co do tematyki posiedzenia? Nie widzę, w takim razie poddam całą tematykę pod głosowanie. Kto z Państwa jest za przyjęciem tej tematyki bez poprawek, proszę o podniesienie ręki do góry. 4, dziękuję. Kto jest przeciw? 2 osoby, dziękuję. Kto się wstrzymał? Nikt się nie wstrzymał. Przechodzimy zatem do punktu 3. Podjęcie ostatecznej decyzji o odrzuceniu lub dopuszczeniu zgłoszonych projektów w ramach budżetu obywatelskiego na 2016 rok pod głosowanie mieszkańców. Pan przewodniczący Zieliński, bardzo proszę. Ja mam wniosek tylko taki formalny, żeby rozpocząć analizę od tych wniosków, które zostały zaopiniowane negatywnie, dlatego że państwo tu siedzą i wydaje mi się, że chyba no, trzeba by uszanować państwa czas i proponowałbym zacząć od tego, a potem byśmy wrócili do tych wniosków, do analizy ewentualnie tych wniosków, które zostały pozytywnie zaopiniowane przez komisję. Dziękuję bardzo. Proponuję też, żeby po omówieniu każdego wniosku, może oczywiście te negatywnie na początek i po dyskusji, po złożeniu wyjaśnień, żebyśmy od razu podejmowali decyzję nad każdym wnioskiem. Dobrze? Głosowanie. Dobrze. W takim razie przechodzimy do pierwszego wniosku, tego zaopiniowanego negatywnie. To jest wielofunkcyjny obiekt użyteczności publicznej i bardzo proszę pana przewodniczącego zespołu powołanego przez pana burmistrza, pana Piotra Turowskiego, o jeszcze raz, mimo że otrzymaliśmy materiały, o wyjaśnienie, dlaczego ten wniosek został przez zespół negatywnie zaopiniowany. Dziękuję bardzo. Znaczy, może zacznę od tego, że komisja, która została powołana zarządzeniem burmistrza z 1 grudnia 2015 roku, pracowała na podstawie dokumentów stanowiących załącznik do uchwały nr 9/51/15 Rady Miasta Lubartów z 21 lipca 2015 roku i wybierając, odrzucając projekty, no, kierowała się zapisami zasad i trybu przeprowadzania konsultacji w sprawie budżetu obywatelskiego miasta Lubartów i my staraliśmy się nie nadinterpretowywać tych zapisów. Mamy również kilka sugestii co do tego regulaminu, natomiast tam, gdzie ten zapis jest jednoznaczny, ocena również jest jednoznaczna i to, co zrobiliśmy, możemy traktować jako ocenę formalną. W przypadku tego projektu wielofunkcyjny obiekt użyteczności publicznej nie spełnił on wymagań paragrafu 5 ust. 2 zasad, my to nazywamy regulaminem. Poza tym nie wskazano kwoty potrzebnej do realizacji projektu i uważamy, że jest to zadanie niemożliwe do zrealizowania w ciągu jednego roku budżetowego, co jest niezgodne z paragrafem 1 ust. 3, który wyraźnie stanowi o tym, że te wszystkie zadania mają być realizowane w trakcie jednego roku budżetowego. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Chciałem powiedzieć, że te wszystkie wnioski są tutaj dostępne. Pan Piotrowski tymi wnioskami dysponuje. Można, wszyscy mogą obecnie na posiedzeniu komisji zajrzeć do tych wniosków. W przypadku tego wniosku wydaje się kluczowe dwie rzeczy. To jest po pierwsze zbyt mała liczba osób popierających ten wniosek, to jest mniej osób niż 25 i nie wskazano kwoty potrzebnej do realizacji wniosku, czyli nie wiadomo, ile ten wniosek ma kosztować. Wobec tego proponuję, żebyśmy, tak za każdym razem będę proponował, żebyśmy go zagłosowali zgodnie z sugestią zespołu powołanego przez pana burmistrza, czyli ten wniosek zaopiniowali negatywnie. I żebyśmy zdecydowali, że ten wniosek nie zostanie poddany pod głosowanie. Czy ktoś w sprawie tego wniosku chciałby zabrać głos? Pan radny Gregorowicz, bardzo proszę. Ja chciałem zabrać głos, że my rozumiem, że my jesteśmy w punkcie 3, tak? Porządku obrad, tak? Jeśli tak, to ten punkt brzmi, że podjęcie ostatecznej decyzji o odrzuceniu lub dopuszczeniu zgłoszonych projektów, prawda? Tak? Jeśli tak, to przypominam, że paragraf 7
punkt czwarty, proszę Państwa, załącznika mówi, że Komisja Budżetowa i Inicjatyw Gospodarczych podejmuje ostateczną decyzję o odrzuceniu lub dopuszczeniu zgłoszonego projektu pod głosowanie mieszkańców. Jeśli tak, to punkt piąty, który dopuszcza konsultacje z autorami projektów, dotyczy tylko jakby tego etapu, który polega na zgłaszaniu projektów bądź o opiniowaniu. Dzisiaj ani nie zgłaszamy, ani nie opiniujemy projektów, tylko podejmujemy decyzję. W związku z tym nie mamy możliwości, i to jest niezgodne z tym załącznikiem, żebyśmy pytali wnioskodawców i z nimi jakiekolwiek uwagi związane z projektem poddawali właśnie pod konsultację. No wynika to wprost z tego właśnie załącznika. Dzisiaj głosujemy, podejmujemy decyzję. Nie ma miejsca na konsultacje i opiniowanie, bo ten etap już mamy za sobą lub powinniśmy mieć za sobą. Dziękuję. Chciałem panu radnemu powiedzieć tylko, że opiniowaniem projektów zajmuje się w głównej mierze zespół powołany przez pana burmistrza, który wyraził opinię. On nie podejmuje decyzji. Komisja... Konsultacje miały być, a nie było. Na etapie opiniowania przez zespół powinny być etap konsultacji. Nie było tego etapu. Momencik. Panie radny, chciałem powiedzieć, że zespół cały czas, mam nadzieję, że to robi, konsultował się z autorami tych wniosków, co do których są wątpliwości, tak? Przepraszam. I wyjaśniam te wątpliwości, jeżeli takie wątpliwości, co do oceny danego wniosku miał. Jeżeli takich wątpliwości nie miał, wówczas w mojej ocenie mógł nie opiniować. Tak, uważam, że to jest sprawa zespołu. Przepraszam bardzo, pan radny Ścisły chciał przewodniczący zabrać głos. Pan przewodniczący Turowski, można wyjaśnić, czy zespół się opiniował i potem konsultował i potem pan przewodniczący Tomasz. Jeżeli można słowo uzupełnienia, ponieważ wcześniej nie wchodziłem głębiej jakby w pracę zespołu. Ten regulamin, nazywamy to regulaminem, prawda, który jest załączony do uchwały, przewiduje konsultacje projektu z zainteresowanymi wnioskowcami, z wnioskodawcami, a jednocześnie nakłada na nas określone obowiązki co do oceny tych projektów. I w części projektów, które znalazły się w protokole, tych wątpliwości jakby nie było. No, projekty nie spełniają wymogów regulaminu. Jest to czytane w sposób jasny i wyraźny. Natomiast odnośnie jednego projektu z tych, które się znalazły na tej liście, wypadałoby jakby zasięgnąć więcej informacji od wnioskodawcy. Ten projekt został przez nas zaopiniowany negatywnie, jednakże Komisja Budżetowa ma możliwość przywrócenia takiego projektu po rozmowie. I jakby tutaj z racji tego, że zespół obradował został powołany zarządzeniem 1 grudnia do 22 grudnia był termin, kiedy my mieliśmy wyrobić się z pełną oceną tych projektów, nie było zasadnym wzywanie podwójne ludzi na komisję. Jeżeli te wątpliwości pozwolą wyjaśnić na etapie pracy komisji, no to wnioskodawca może to wyjaśnić ustnie, natomiast nie ma możliwości takiej, żebyśmy uzupełniali, zmieniali, czy cokolwiek robili z wnioskiem, czyli tutaj nie było sensu wzywania po prostu wnioskodawcy. Zgadza się z zupełnością, pan przewodniczący Tomasiak, bardzo proszę. Chciałem nam wszystkim przeczytać dokładnie paragraf 7, ustęp 5 zapisu regulaminu. W okresie zgłaszania projektów oraz ich opiniowania, zespół do spraw opiniowania projektów oraz Komisja Budżetowa konsultuje projekty z zainteresowanymi wnioskodawcami. My jako Komisja Budżetowa ani razu nie spotkaliśmy się, żeby te projekty skonsultować, dlatego uważam, że powinniśmy najpierw mieć komisję, na której byśmy wysłuchali tych opinii. Niestety ten porządek obrad nie został poprawiony, a później dopiero powinniśmy przejść do punktu czwartego, czyli dopiero podejmować ostateczną decyzję, które projekty zaopiniujemy pozytywnie, a które negatywnie. Dziękuję bardzo. Wyjaśniam, że stąd obecność państwa wszystkich, którzy zostali zaproszeni, stąd wszyscy państwo, których projekty zostały zaopiniowane negatywnie przez zespół, zostali zaproszeni na obecne spotkanie. I stąd obecność między innymi państwa, którzy te wnioski złożyli, co do których są wątpliwości, dotyczą konsultacji. Tak, dzisiaj robimy jedno i drugie. Bardzo proszę, wróćmy do tego wniosku, który został przedstawiony. Czy mamy jakieś wątpliwości co do tego wniosku? Mogę? Ja jedno zdanie. Proszę bardzo, pan przewodniczący Ścisł. Ja uważam, że tryb pracy pana przewodniczącego jest właściwy i pracy całej komisji, tak jak pan nakreślił ten tryb.
ale jeśli nie ma wątpliwości wobec zapisu w danym punkcie, to uważam, że nie powinniśmy głosować, tylko powinniśmy przyjąć stanowisko komisji, która uważam, że wykonała tutaj dobrą i właściwą robotę. Dziękuję. Czyli powinniśmy... Okej. Dobrze. W takim razie poddaję jakby wniosek pod głosowanie zgodnie z opinią zespołu. Kto z Państwa jest za niedopuszczeniem tego wniosku dotyczącego budowy wielofunkcyjnego obiektu użyteczności publicznej do pod głosowanie mieszkańców? Bardzo proszę o podniesienie ręki do góry. 4 dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę, się wstrzymał. Jedna osoba się wstrzymała, jedna osoba nie wzięła udziału w głosowaniu. Bardzo proszę o zaprotokołowanie, że pan radny Gregorowicz nie wziął udziału w głosowaniu. Następny wniosek to jest punkt drugi, budowa systemu monitoringu wizyjnego, etap drugi. Bardzo proszę pan Piotr, pan przewodniczący zespołu. Dziękuję bardzo. Kolejnym projektem jest budowa systemu monitoringu wizyjnego, etap drugi. Ten projekt został zaopiniowany negatywnie przez zespół z uwagi na fakt, że w opisie projektu znajduje się odwołanie do części systemu budowanego w etapie pierwszym, również złożonym w budżecie obywatelskim. I w sytuacji, gdyby ten projekt został poddany głosowaniu mieszkańców i uzyskał jego poparcie, bez etapu pierwszego byłby niemożliwy do zrealizowania. Czyli jakby punkty regulaminu, do których się odwołujemy odnośnie możliwości realizacji projektu, byłyby w tym momencie niespełnione, ponieważ projekt jest jako samodzielnie realizowany, jest niemożliwy do zrealizowania. I to jakby legło u podstaw z negatywnego zaopiniowania tego projektu przez zespół. Bardzo dziękuję. Pozwolę sobie zabrać głos, znaczy wyłączę z głosowania nad tym wnioskiem, ponieważ to wniosek zgłoszony przeze mnie. Natomiast pozwolę sobie złożyć wyjaśnienie co do tego wniosku. Po pierwsze, ten projekt jest możliwy do zrealizowania samodzielnie. Nie ma przeciwskazań do tego, że został zrealizowany samodzielnie. Inna rzecz, czy będzie funkcjonował. Więc to jest na zasadzie takiej, że jeżeli nie powstanie sieć szkieletowa, wówczas rzeczywiście wniosek będzie mógł być zrealizowany, natomiast nie będzie funkcjonował. Ja proponuję dopuszczenie tego wniosku pod głosowanie warunkowo, to znaczy dopuszczenie pod głosowanie, natomiast z takim zapisem, że wniosek zostanie zrealizowany w momencie, kiedy też zostanie wybrany ten etap pierwszy. Bardzo proszę, czy ktoś w tym punkcie sprawy tego wniosku chciałby zabrać jeszcze głos? Ja tylko chciałbym przypomnieć Państwu, że na sesji, w której podejmowaliśmy decyzję w sprawie budżetu, czyli przyjmowaliśmy uchwałę budżetową, warunkowo przyjęliśmy kwotę 280 tysięcy złotych na modernizację ulicy Placów, jeśli etap pierwszy budowy monitoringu w mieście zostanie zrealizowany z budżetu obywatelskiego. I myślę, że na tym etapie powinniśmy się tego trzymać, czyli wybudować najpierw pierwszy etap za te pieniądze, a następnie zastanowić się nad budową systemu monitoringu, ten etap drugi, jeśli pierwszy etap rozpocznie swoją działalność i będzie funkcjonował. Dziękuję bardzo. Pan radny Gregorowicz. Formalny wniosek. Chciałbym poprosić... Poproszę do mikrofonu. Mam wniosek formalny, chciałem poprosić o kilka minut przerwy na konsultacje niezbędne do zajęcia właściwego stanowiska. W tej sprawie? Tak, w tej sprawie. Dziękuję. Czy 5 minut wystarczy? Ogłaszam 5 minut przerwy. Tak, już idę. Chyba już wystarczy, ale poczekamy, tylko przyjdą panowie, tak?
Możliwości ma komisja. Wbrew prawu i regulaminowi nie możemy przecież decydować. Tak? No po to przyjęliśmy jakieś procedury, przepisy, żeby miał ręce i nogi, a nie teraz naginać swoich. Dziękuję bardzo. Dokładnie. Wznawiam posiedzenie. Dziękuję bardzo. Wznawiam posiedzenie po przerwie. Wszyscy są obecni. Przypomnę, że jesteśmy przy punkcie, przy drugim projekcie. To jest budowa systemu monitoringu wizyjnego, drugi etap. Ja może tylko jeszcze jako wnioskodawca uzupełnię, że drugi etap obejmuje zainstalowanie systemu monitoringu i kamer w okolicach wszystkich szkół na terenie miasta Lubartu. Czy w sprawie tego wniosku są jeszcze jakieś uwagi? Nie widzę. W takim razie poddaję wniosek pod głosowanie zgodnie z sugestią. Ten drugi etap. Projekt szósty, a numer dwa. Zgodnie z sugestią zespołu do opiniowania wniosków. Kto z Państwa jest za negatywnym zaopiniowaniem tego wniosku, proszę o podniesienie ręki do góry. Dwie osoby, dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę, się wstrzymał. Trzy osoby się wstrzymały. Ja nie wziąłem udziału w głosowaniu z uwagi na to, że jestem, złożyłem ten wniosek. Stwierdzam, że komisja podjęła ostateczną decyzję o niepodawaniu tego wniosku pod głosowanie mieszkańców. Następny wniosek w sprawie budowy chodnika z kostki brukowej przy ulicy Łąkowej. Bardzo proszę, pan Dyrektorowski. Ten wniosek został negatywnie zaopiniowany przez zespół ze względu na brak nieruchomości będących własnością gminy miasta Lubartów, na których miałby zostać zrealizowany ten chodnik. Można prowadzić, znaczy chodnik jest inwestycją potrzebną jak najbardziej, natomiast zgodnie z zasadami i trybem przeprowadzania konsultacji w sprawie budżetu obywatelskiego, no mamy się ograniczać do inwestycji, które znajdują się na nieruchomościach miejskich i tu w tym przypadku nie mamy spełnionego paragrafu 3 ust. 2 regulaminu. Bardzo dziękuję. Pan przewodniczący Zieliński chciał zabrać głos, potem dopuszczę wnioskodawców do głosu. Szanowni Państwo, dotyczy to zarówno pozycji 3, 4, jak i 5, a więc tych wniosków, których inwestycje lokalizuje się na terenach albo całkowicie, albo częściowo nie będących własnością gminy. Ja chcę przypomnieć Państwu, że przytoczony paragraf 3 tego załącznika brzmi, jeszcze raz powtórzę, propozycje projektów inwestycyjnych, to jest ustęp 2, mogą być realizowane na terenie będącym własnością gminy miasta Lubartów. Otóż my mówimy o realizacji projektu, a nie o terminie składania wniosku. To są dwie różne rzeczy. Po drugie, chcę powiedzieć Państwu, że w uchwale budżetowej, ja nie wiem, co pan przewodniczący chciał powiedzieć, ale ja to mówiłem na korytarzu i być może dlatego to chciał powiedzieć. Panowie, bardzo proszę do rzeczy. W uchwale budżetowej przyjęliśmy pozycję zakup nieruchomości gruntowych w wymiarze 1,5 miliona złotych.
oznacza to, że od wielu lat Rada Miasta, chcąc budować cokolwiek z użyteczności publicznej, na przykład drogi, place, chodniki czy coś innego, na terenach, które nie są własnością gminy, musi je wykupić. I to są pieniądze przeznaczone na wykup gruntów. Więc moim zdaniem te propozycje mogą być realizowane, o ile miasto podejmie taką decyzję w sprawie wykupu gruntów po to, żeby te tereny, na których miał być budowany chodnik, były własnością gminy. I w związku z tym ja będę popierał wnioskodawców, dlatego że popierając ten wniosek, spełniam no jak gdyby dwa wymagania wobec mieszkańców. Po pierwsze jest to, że jeśli my mamy ogólną kwotę 1,5 miliona złotych na wykup nieruchomości gruntowych, a nie wiemy dokładnie, jakie nieruchomości mają być wykupione, to sugestia mieszkańców jest dla mnie, dla radnego, ważną informacją, że powinniśmy próbować te tereny wykupić, w których jest społeczna potrzeba. To jest raz, a dwa, uważam, że chodnik akurat przy ulicy Łąkowej jest potrzebny, jest niezbędny. Mam wątpliwości co do tego, czy to powinna być kostka brukowa. Dlatego, że chciałem tylko przypomnieć, że my nie oceniamy zdolności realizacji projektu, tylko patrzymy pod kątem formalnym. Ja jeszcze nie dokończyłem zdania. Więc uważam, że tutaj błędu formalnego nie ma. Dlatego, że ta inwestycja może być uwarunkowana również zakupem czy wykupem gruntów przez miasto. Jeśli z budżetu miasta wykupimy ten teren po to, żeby chodnik powstał, jestem jak najbardziej za tym. Bardzo dziękuję. Chciałem przypomnieć Państwu radnym, że naszą rolą na tej komisji nie jest ocena merytoryczna czy zasadności realizacji tego wniosku, bo to należy do mieszkańców Lubartowa, którzy będą o tym decydowali w drodze głosowania. Natomiast jest podejście w taki sposób, czy dany wniosek jest w stanie być wykonany zgodnie z zasadami, które Rada Miasta przyjęła. Czy jeszcze coś? Tak. Bardzo proszę. Dlatego jeszcze raz powtórzę, że zapis mówiący o tym, że to mają być inwestycje realizowane na terenie miasta, nie oznacza bynajmniej, że w momencie składania przez wnioskodawcę wniosku, ten teren musi być własnością miasta. Mogę, panie? Bardzo proszę, pan przewodniczący Ściseł. Ja chciałem powiedzieć, że uważam tutaj argumentację poprzedniego radnego Andrzeja Zielińskiego za właściwą, że w tym momencie nie dysponujemy gruntami, ale w budżecie miasta mamy kwoty zapisane na zakup gruntów przez miasto i możemy te grunty nabyć. Chcę powiedzieć, że od lat radny Tracz składa wnioski do burmistrza miasta i między innymi od kilku lat jest wniosek o wybudowanie chodnika przy ulicy Łąkowej. Jest taka potrzeba, żeby ten chodnik powstał. Panie Przewodniczący, bardzo proszę dobrze, do zasadności projektu do spraw formalnych. Słyszałem pana uwagę o tym. Uważam, że powinniśmy zagłosować, żeby te trzy inwestycje, w których nie dysponujemy w tej chwili jako miasto własnością działek, przegłosować za tym, żeby znalazły się na liście projektów dopuszczonych do dalszej realizacji, do konsultacji. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Czy pan Teodor Czubacki teraz może wnioskodawca zabrać głos? Bardzo proszę. Dzień dobry Państwu, Teodor Czubacki. Ja postaram się szybko dodać coś od siebie, jeśli chodzi o wniosek, który składałem odnośnie chodnika przy ulicy Przepraszam Łąkowej. Bardzo. Mam tylko seryczną prośbę, żebyśmy nie odnosili się co do zasadności budowy tego chodnika, bo jak mówię, to nie my o tym decydujemy, tylko że pan ewentualnie odpowiedział na wątpliwości, które zgłosił zespół, tak? I w jaki sposób może pan składając wyjaśnienia te wątpliwości rozwiać? Tak, bardzo tak, proszę. Proszę. Odnośnie, bo to są dwa punkty, które dyskwalifikują ten wniosek. To jest pierwszy, brak wskazania numeru działek we wniosku. Ja tutaj chciałem zauważyć panu przewodniczącemu Turowskiemu, że numery działek znajdują się na mapie geodezyjnej na końcu wniosku i z nich można sobie po prostu spisać wszystkie numeru działek, które znajdują się... No ja mam. Brak wskazania numeru działek we wniosku, brak własności gruntów. Dobrze, czyli numery działek są wskazane w załączniku. Są wskazane na mapie geodezyjnej na końcu wniosku.
To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, własność gruntów. Jeśli chodzi o własność gruntów, jestem po konsultacjach społecznych z mieszkańcami ulicy Łąkowej, oczywiście tych, którzy mieszkają przy jezdni, bo trudno mi mówić o osobach, które nie zamieszkują jeszcze, więc nie znam tej osoby i wszystkie deklarują się, tutaj taka mała niespodzianka, wszyscy deklarują, że jeżeli powstałby ten chodnik, oni są w stanie, i to mówili jednogłośnie, przekazać część działki pod budowę chodnika nieodpłatnie. I to jest ważny chyba element, bo jeżeli ten projekt nie będzie realizowany, my jesteśmy skłonni w tym momencie podjąć zobowiązania finansowe, wynająć geodetę, który nam oddzieli od naszych działek ten pas drogowy i złożymy wnioski o wypłacenie nam zobowiązań względem Urzędu Miasta, ale to będą dużo większe pieniądze, niż jakbyśmy w tym momencie porozmawiali z mieszkańcami. Dziękuję bardzo. Zadam takie pytanie. Rozumiem, że składa pan wyjaśnienie, to jest protokołowane, tak, w imieniu mieszkańców tej ulicy, że nieodpłatnie przekażą na rzecz miasta nieruchomości potrzebne pod budowę chodnika. Tak, pod budowę chodnika nieodpłatnie, jeżeli on będzie realizowany. Jeżeli nie będzie realizowany... No to jest oczywiste. Drugie pytanie jest takie. Czy ma pan jakieś pisemne oświadczenia tych osób, które deklaracje? Na chwilę obecną nie. Jeżeli będzie taka konieczność, oczywiście, to będę. Dziękuję bardzo. Pan przewodniczący Turowski, bardzo proszę. Proszę, ja chciałem tylko wyjaśnić jedną rzecz, ponieważ... Pan przytoczył rzeczy, których my nie zamieściliśmy ani w protokole, ani w formularzu oferty. I u nas nie ma żadnej uwagi odnośnie braku wskazania numeru działek. Chciałbym zapytać, co pan cytuje, co to jest za dokument i o czym w ogóle rozmawiamy. Czy jest karta oceny? Wie pan co, ale to jest karta oceny projektu, tak? Czyli to jest karta oceny projektu. Ja rozumiem, że to jest z pracy komisji. To jest z pracy zespołu. Ale wie pan co, ale nie, moment, ponieważ po ulicy Łąkowej, no chodnik na ulicy Łąkowej, bo pan tu w tym momencie sugeruje, że komisja w jakiś pobieżny sposób potraktowała inwestycje i nie zbadała możliwości wybudowania chodnika. My ją badaliśmy nawet pod takim kątem, żeby budować chodnik po jednej stronie, czy po stronie zachodniej, ile się da i przechodzić na stronę wschodnią, w miejscu, gdzie jest to możliwe. Natomiast no, nawet w takim zakresie nieruchomości miejskie wokół tej drogi nie zazębiają się. Tam po prostu brakuje gruntów będących własnością miejską. Natomiast numery działek nie stanowią żadnej przeszkody do tego, żebyśmy pozytywnie zaopiniowali jakikolwiek wniosek. Ja prosiłbym o to, żeby pan nie przytaczał materiałów roboczych, które nie, jakby no, one są materiałami roboczymi z etapu procesu. Ktoś podał taką uwagę i to się znajduje w protokole. Natomiast protokół mówi o własności gruntu, nie o braku numeru działki, ponieważ my dysponujemy każdym numerem działki w tym mieście. I tutaj przeszkoda leżała po stronie własności gruntu. Istnieje oczywiście możliwość realizowania w formule ZRID, czyli występujemy o decyzję z wywłaszczeniem mieszkańców, tylko że tutaj powstaje obawa o to, czy zmieścimy to w ciągu roku, bo tutaj jakby protokół czy regulamin obliguje nas do tego, żebyśmy ocenili inwestycje pod kątem możliwości realizacji w ciągu jednego roku. I czasami dla niektórych inwestycji, dla tej być może dla kilku innych, łatwiej by było zrobić taką inwestycję w trybie normalnego zadania budżetowego, które można sobie przepisać na następny rok również, niż w formule budżetu jednorocznego, a takim budżetem jest budżet obywatelski. No, tak to należy czytać niestety. Bardzo dziękuję. Zanim udzielę głosu, chciałem tylko wyjaśnić, że wszelkie materiały z pracy zespołu nie mają charakteru roboczego, tylko są jawne i powinny być udostępnione również karty oceny projektów. Ja podjąłem decyzję, otrzymawszy kartę oceny projektów i wnioski z oceny o przesłaniu tych kart oceny projektów do wnioskodawców, po to, żeby wiedzieli, jakie są zarzuty do złożonych przez innych projektów i żeby mogli się przygotować do złożenia pewnych wyjaśnień w sprawie tych projektów. Nie spotkałem się z informacją, że są to materiały niejawne, tajne, czy że nie można ich ujawniać. Wobec tego znałem za właściwe, żeby je przekazać wnioskodawcom. Państwo radni, członkowie komisji również mieli możliwość z nimi się zapoznać, o czym były dostępne w Biurze Rady, jak i same wnioski. I powiem szczerze, jeszcze raz taką decyzję bym podjął. Bardzo proszę, pan przewodniczący Zieliński, potem pan przewodniczący Tomasiak. Ja zgadzam się z wyjaśnieniem pana naczelnika Turowskiego.
że istnieje możliwość albo zrealizowania tej inwestycji jako inwestycji miejskiej, albo tak jak powiedział przedstawiciel wnioskodawcy, ewentualnie jako darowizna, tylko moja wątpliwość jest następująca. Co się stanie, jeśli w trakcie przygotowania tej inwestycji okaże się, że jakieś grunty nie mają regulowanego stanu prawnego? I co wtedy? Jeżeli nie będziemy mogli ani zbudować naszymi środkami, ani też nie będziemy mogli znaleźć właściciela, który przekaże ten grunt. Więc inwestycje może utknąć w pewnym momencie na etapie formalnym. Więc no tak, ale nie jest zweryfikowane, bo miasto zweryfikowało tylko, które działki są własnością miasta, a nie weryfikowało pozostałych. Kto jest właścicielem pozostałych działek i te stany prawne są regulowane. Może być tutaj problem. Więc ja widzę rozwiązanie to takie, na tym etapie, żeby tego nie odrzucać właściwie samej idei, jestem zdania, że należałoby to przesunąć do inwestycji miejskich i spróbować to na jednej z najbliższych sesji potraktować jako inwestycję miejską z budżetu miasta. Bardzo dziękuję. Pan przewodniczący Tomaszek prosił o głos. Ale rozumiem, że opiniujemy pozytywnie, tak? W tym momencie. To znaczy nie, to z pańskich ust słyszę, że będziemy opiniować pozytywnie, czyli w budżecie obywatelskim się to już to znajdzie ostatecznie jako propozycja. Zadaj mi pan pytanie. To chcę odpowiedzieć. Nie, chciałem też również, ponieważ chciałem, tak, komisja decyduje. Tutaj chciałem poprzeć zdanie, które wygłosił radny Ścisł, jak i również w początkowej fazie wygłaszał radny Zieliński, czyli że kwestia związana z kwestią własności, jeżeli chodzi o gminę miasto Lubartów, tych działek jest kwestią taką, która może powstać na etapie realizowania tego projektu. Podstawowo, oczywiście. I w trakcie roku może się okazać, że skuteczne zarówno przekazanie nieodpłatne wszystkich nieruchomości, lub jeżeli któraś nieruchomość będzie nieruchomością, z którą nie została skonsultowana, również odkupienie. Natomiast... tak. Ja starałem się nie przeszkadzać, panie przewodniczący. Tak, dobrze, panie przewodniczący. I kolejną kwestią jest rzecz taka, że to jest właśnie to zatrzymanie się przy tym punkcie 3, 4 i 5 jest najlepszym dowodem na to, że powinniśmy znowelizować również ten regulamin, żeby tutaj te przepisy były bardziej precyzyjne, bo powiem, co jest zapisane w odrębnych regulaminach i również chciałem powiedzieć, że tak przygotowaliśmy ten regulamin, bo tam na początku mieliśmy nieco bardziej tak gorąco dyskusję, że proszę zwrócić uwagę, że my również wówczas mieliśmy pewne opinie wygłaszane, zarówno prawne, jak i również byliśmy przekonywani, dlaczego takie zapisy, jeżeli chodzi o własność gruntów miejskich, w tym regulaminie się znajdują. Też prosiłem, żebyśmy sobie to przypomnieli i my święcie byliśmy przekonani, jako radni głosując za tym regulaminem, że nie można wpisywać do regulaminów gruntów innych niż tych, które nie są tylko i wyłącznie własnością gminy miasto Lubartów. Podczas kiedy okazuje się, że inne samorządy, między innymi samorząd Warszawy, uchwała z 15 października 2015, już minutkę, 15 roku, mówi o tym, że również te budżety obywatelskie można realizować na gruntach nawet, które nie są własnością gmin, w których realizowane są budżety obywatelskie. I tutaj... Jeżeli chodzi o budowę chodniska z kostki brukowej przy ulicy Łąkowej, to pamiętajmy, że to jest 150 tysięcy złotych zgodnie z tym wnioskiem, który został przedłożony jako, czy 135 jako cena kosztorysowa, więc jeżeli będziemy teraz jasno wskazywali, że będziemy przesuwali to do budżetu, to chciałbym zwrócić uwagę również, że takiej mocy sprawczej nie posiadamy, więc proponowałbym, żebyśmy ten wniosek zaopiniowali pozytywnie, a jeżeli się okaże, że w budżecie, przy nowelizacji budżetu uda się to tam umieścić, to wówczas podejrzewam, że sam wnioskodawca z tego wniosku by zrezygnował i się wycofał. Dziękuję bardzo, pan przewodniczący Kusce, chwileczkę tylko za biorę głos. Proszę państwa, zwróćcie państwo uwagę na paragraf 1, ust. 3 regulaminu. Ze środków budżetu obywatelskiego mogą być finansowane zadania należące do zadań własnych gminy, które są możliwe
do realizacji w trakcie jednego roku budżetowego. Nie jest powiedziane, że te zadania muszą mieć gwarancję, że będą zrealizowane w ciągu roku budżetowego. Są możliwe do realizacji, czyli istnieje bardzo prawdopodobna możliwość, że nie w dużym terminie, zostaną zrealizowane. Jeżeli dane zadanie, na przykład to, nie zostanie zrealizowane, nie będzie możliwe do zrealizowania w przypadku tego, że miasto nie będzie miało tytułu prawnego do tych działek z powodów takich, że mieszkańcy, rozumiem, nie przekażą środków na, nie przekażą nieruchomości na budowę tego chodnika, a w projekcie nie ma przewidzianych środków w kosztorysie na wykup gruntów, tak, na zakup gruntów pod jego budowę, wówczas to zadanie nie będzie możliwe do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego. I mimo, że zostanie na przykład wybrane w głosowaniu przez mieszkańców, z przyczyn obiektywnych, to jest koszt tego zadania przekroczy koszt przewidywany przez wnioskodawcę i w przypadku nieposiadania prawa do gruntów nie będzie możliwy do realizacji. Pan przewodniczący Kusyk, bardzo proszę. A ja proponuję, abyśmy nie budowali na cudzym gruncie i nie planowali inwestycji, dopóki grunty nie będą własnością miasta. Inwestycje z budżetu obywatelskiego, tak jak przedmówca powiedział, mają być realizowane w ciągu jednego roku budżetowego i no niech tak będzie. Natomiast jakie są szanse na to, że te grunty będą własnością miasta, że wszyscy mieszkańcy w formie darowizny przekażą te nieruchomości? Obawiam się, że znikome. No, część może chcieć sprzedać, powstaną konflikty, prawda? I jakie są szanse na realizację tego projektu? Uważam, że znikome. Oczywiście można spróbować, tylko ja proponowałbym, żeby skoro jest taka możliwość i pojawiła się szansa na to, żeby te grunty, część mieszkańców przynajmniej chce te grunty oddać miastu, no to trzeba z miastem rozmawiać i to zrobić. Za rok będzie kolejny budżet obywatelski. Skoro te grunty mamy całe 11,5 miesiąca na to, żeby te grunty stały się własnością miasta, to ja bym proponował, żeby za tym pochodzić i w momencie, kiedy będą własnością miasta, wtedy wpisać to do budżetu obywatelskiego, przegłosować i ten chodnik jak najbardziej zrobić. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Chciałem tylko zwrócić uwagę, że możemy złożyć wyjaśnienie, dyskutować o wniosku. Nie dyskutujemy o zasadności jego realizacji, bo to nie jest nasza rola i możemy rozmawiać o złożeniu wyjaśnień, nie o modyfikacji treści wniosku, również co do zgłoszonych kwot. Bardzo proszę, pan radny Gregorowicz. Szanowni zabrani, zespół powołany przez pana burmistrza w protokole jako powód negatywnej opinii co do tego projektu stwierdził, że grunt, na którym ma powstać ten chodnik, nie jest własnością gminy. Czyli przyjął interpretację, że własność gminy pod chodnikiem musi być stwierdzona najpóźniej w dniu zaopiniowania przez ten zespół, prawda? Natomiast w protokole, w załączniku, w paragrafie trzecim, w ustępie drugim pisze, że własność ma być władz miasta w momencie realizacji, czyli, ale już widać sprzeczność. W paragrafie trzecim, ustęp 2 pisze, propozycje projektów inwestycyjnych mogą być realizowane. Ale powtarzam, no i Andrzej o tym mówił, ale powtarzam, zespół przyjął tezę, że własność ma być nie w momencie realizacji, czyli nie tak jak w załączniku, tylko przyjął interpretację, że w momencie opiniowania. Doktryna według mnie mówi w takich sytuacjach, że własność powinna być w dniu otwarcia ofert. Mówię na przykład o doktrynie prawa zamówień publicznych. To jest jakiś ślad, ale niemniej przyjęliśmy taką tezę, że wszelkie niedomówienia przemawiają na korzyść wnioskodawcy. Czyli tu się zastanawiamy w kierunku pozytywnym, żeby mimo, że zespół w sposób nieuprawniony przyjął tezę, że to w dniu opiniowania ma być własność, a to nie jest prawdą, świetle tego załącznika, to mimo to warto ten projekt przyjąć. Jeszcze tutaj przy okazji, druga moja teza, panie, właśnie tak się zastanawiam, dlaczego wy staracie się mi zabrać ten mikrofon? Nie będę mówił godzinę, no pięć nie minut, może trzy minuty, ale taką tezę, mowa ciała jest, Andrzej, twoja taka, że jakbyś mi chciał zabrać mikrofon. Daj mi szansę. Nie znaczy, że mnie chcesz bić. No. Ale daj mi szansę wykazać się. No właśnie, do rzeczy. Nieprawda.
kolejny przykład niedoskonałości naszego procedowania dzisiaj, to jest również ten paragraf, na który się pan przewodniczący powołał, że realizacja zadań w ramach budżetu obywatelskiego może dotyczyć tylko punktów możliwych do wykonania w danym roku budżetowym. No więc powtarzam, budowa chodnika jest możliwa w ciągu roku, ale również można ją budować 5 lat, więc to jest też błędny zapis, bo trzeba, jeśli byśmy chcieli z tego powodu odrzucić ten projekt, to trzeba by napisać, że ten projekt musi być zrealizowany w ciągu roku. Jeśli pisze, że możliwy jest, to nie jest to powodem odrzucenia. Panie radny, ja przepraszam, mam taką prośbę. Rozmawiajmy na temat wniosku, nie rozmawiajmy na temat takich czy innych zasadności zapisu w prawie. Jakie prawo jest, takie jest, musimy stosować, będziemy na ten temat rozmawiać na przykład w wolnych wnioskach, albo na którymś posiedzeniu komisji, które będę planował w planie pracy, żeby doprowadzić do zmian. Natomiast zajmijmy się wnioskiem, bardzo pana proszę, i wszystkich państwa też. Rozumiem, panie przewodniczący, więc chciałem kończąc, że ponieważ widzę już w naszej dyskusji poprzedniej, że są różne interpretacje co do różnych projektów, sądzę, że w zależności od autorów, to mówię, no dobrze, skupmy się nad tą zasadą, że dobro wspólne jest ważniejsze niż błędy, które żeśmy popełnili wcześniej na sesji. I dlatego ja jestem za tym, żeby przyjąć ten projekt, natomiast żeby też doprecyzować ten załącznik w trybie nowelizacji tej uchwały. I tylko tyle, dziękuję. Pan przewodniczący Tomasiak, pan przewodniczący Zieliński. Dziękuję za tę dyskusję. Ja tak ad vocem panu radnemu Kusykowi przyznam się szczerze, że jestem zupełnie, mam odmienne zdanie od pana Kusyka, ponieważ podkreślam, że właśnie ten tryb postępowania, ten zapis, który mamy dzisiaj w paragrafie drugim, w chwili, kiedy nie będzie możliwe wykupienie albo przekazanie przez kogokolwiek jakiego gruntu, wykluczy z możliwości uczestnictwa w budżetach obywatelskich 50% mieszkańców Lubartowa. A kto to jest? A są to mieszkańcy wszystkich budynków wielorodzinnych, którzy mają nieruchomości wielobudynkowe, gdzie na przykład chodniki, drogi czy place zabaw znajdują się na terenach, które nigdy nie będą mogły być przekazane we władanie miasta Lubartów. Dlaczego też o tym mówię? Ponieważ nie ukrywam, że z niesamowitym zadowoleniem przyjąłem wypowiedzi w chwili, kiedy miałem okazję uczestniczyć w dużej takiej debacie, między innymi o tych budżetach obywatelskich. Dwa słowa i kończę już, panie przewodniczący, bo też widzę. Bardzo proszę do projektu, a nie co do uchwały. O to tylko proszę. Tak. I proszę, żeby pan nie mówił o konferencjach, na których pan bywał, jak inne uchwały są skonstruowane, czy nie są skonstruowane. Poruszamy się w granicach danego prawa, w tej chwili go nie zmieniamy i ta rozmowa tutaj jest niezasadna. Bardzo proszę. Rozumiem, z tym, że prosiłbym zwrócić uwagę, że niestety jedynymi osobami, którym zwraca pan uwagę, jesteśmy my, podczas kiedy innym osobom pan tych uwag nie zwraca. Nieprawda. Chciałem powiedzieć w takim wypadku taką rzecz, że no są przykłady wielu gmin, nie będę już mówił, gdzie byłem, gdzie nie byłem, gdzie właśnie te zapisy pozwalają na realizację tych przedsięwzięć na terenach, które własnością gmin nie są i w tą stronę powinniśmy zmierzać, dlatego tutaj panie w przypadku tego wniosku też będę głosował za. Dobrze, dziękuję. Chciałem jeszcze raz poprosić, żebyście państwo nie odnosili się do uchwały, którą przyjęliśmy, bo w tej chwili jej nie zmienimy. Na temat dyskutowania nad projektami. Zresztą przypomnę, że wnioskodawcy zgłaszali ewaluację, monitoring ewaluacji stosowania tego projektu, mając na uwadze to, że on jest niedoskonały, a wszystko co ludzkie. Pan przewodniczący Zieliński, bardzo proszę. Ja z tych głosów poprzednich zauważyłem pewien niebezpieczny albo niepokojący kierunek myślenia, z którym się absolutnie nie zgadzam. Otóż państwo wnioskodawcy złożyli wniosek na budowę chodnika i określili kosztorys tej inwestycji mniej więcej na 135 tysięcy złotych. Z tej wypowiedzi, którą wcześniej usłyszałem, istnieje taka groźba o to, albo realne niebezpieczeństwo, że część gruntów, która nie zostanie nieodpłatnie przekazana na ten cel, będzie musiała być wykupiona i to podroży koszty wniosku. Otóż nieprawda. Nie możemy tak rozumować, bo jeśli tak rozmowalibyśmy, to każdy wniosek, w którym istnieją pewne wątpliwości co do własności, należałoby właśnie tak potraktować. Tak nie jest. To już jest rola miasta, żeby te grunty były własnością miasta.
a koszt inwestycji oszacowany przez wnioskodawców zakłada sytuację, w której jesteśmy właścicielami całego gruntu. I nie można przenosić tych kosztów ewentualnego nabycia gruntu na wnioskodawców potencjalnie czy przyszłych, bo to już jest niebezpieczne. Dlatego ja uważam, że na tym etapie powinniśmy ten wniosek przyjąć. Jeśli on nie będzie możliwy do realizacji w tym roku budżetowym, niestety to zgodnie z zapisem w załączniku, w regulaminie, nie może być zrealizowany. I wtedy należałoby pomyśleć, jak zrealizować Państwa propozycje z budżetu miasta. Bardzo dziękuję. Chciałem powiedzieć, zabrać głos w dyskusji, powiedzieć, że się nie zgadzam ze swoim przedmówcą, może pan odnotować, dlatego że pamiętajmy, że jest to część budżetu miasta. Na ostatniej sesji też przyjęliśmy budżet miasta, w której określiliśmy pewne dochody i wydatki, rozpisujące je w poszczególnych rozdziałach. Nie możemy w tym momencie, znaczy wnioskodawcy określili całkowity koszt realizacji danego projektu, składając wniosek do budżetu obywatelskiego. Jeżeli wyjaśnienia złożone przez wnioskodawców dotyczące niedysponowania w tym momencie przez miasto gruntem spowodują, że będzie możliwość realizacji tej inwestycji, jednak z racji tego, że miasto by dysponowało gruntem, w kosztach, które Państwo przewidzieli, tak jak Pan powiedział, 130 tysięcy złotych, wówczas dla mnie ten projekt jest realizowalny. Natomiast jeżeli miasto musiałoby wykupić grunty pod realizację inwestycji za kolejne, nie wiem, 100 tysięcy złotych, 50 tysięcy złotych, czyli cały projekt kosztowałby nie 130, tylko 150, 160, 200 tysięcy złotych, rozumiem, że w tym momencie koszt realizacji projektu określony przez Państwa jest niższy niż koszt rzeczywisty realizacji projektu. I uważam, że powinniśmy trzymać się kwot, które państwo przekazali. Jeżeli miasto będzie w stanie zrealizować tę inwestycję za kwotę, którą Państwo określili we wniosku, jak najbardziej uważam, że powinniśmy, że to jest to wniosek realizowalny w ramach budżetu obywatelskiego, że mieszkańcy głosują za tym wnioskiem, głosując za tym wnioskiem, wiedzą, ile on będzie kosztował, a nie głosują, że nad wierzchołkiem Góry Lodowej, który ten wniosek jest, czy realizacja tego projektu jest zdecydowanie większa, bo tak naprawdę nie wiedzą, za czym głosują. I ta propozycja, że nie kontrolujemy kosztów, czyli tak naprawdę nie wiemy, nad czym głosujemy, jest nieuczciwa wobec mieszkańców. Przepraszam, pan przewodniczący Turowski najpierw chciał zabrać głos, potem pan przewodniczący Tomasiak. Proszę bardzo. Proszę mnie jeszcze w trybie uzupełnienia, ponieważ nie ma kolegi drogowca, który zajmuje się budową chodników miejskich. I kwestii możliwości realizacji takiego chodnika, do którego nie mamy własności gruntów w ciągu roku budżetowego. Otóż nie jest tak, że my możemy zrealizować inwestycje nie mając własności gruntów, ponieważ nie możemy nawet przystąpić do projektowania. A zgodnie z obowiązującymi przepisami, które od pewnego czasu są rygorystycznie egzekwowane, na pół roku przed przystąpieniem do projektowania chodnika powinniśmy wystąpić do Urzędu Komunikacji Elektronicznej z zapytaniem, czy ktoś przypadkiem nie chciałby położyć jakiejkolwiek infrastruktury w tym chodniku i tak naprawdę te pół roku mamy wyjęte z prac. No rok ma 12 miesięcy, jeżeli wyjmiemy z tego pół roku, to tak naprawdę takiej inwestycji nie zrealizujemy. Dlatego tutaj, dla tego typu inwestycji bardziej zasadnym jest realizowanie w trybie normalnych prac budżetowych, kiedy można najpierw wykupić grunty, czy zastosować procedurę wypłacenia odszkodowania za te grunty i zrealizować taką inwestycję, która jest potrzebna mieszkańcom w normalnym trybie budżetowym. Jakby tutaj opinia komisji nie opierała się na tym, że ktoś nie wstawił numerów działek do wniosku, do czego był zobligowany bądź nie, tylko po prostu na tym, że uznaliśmy, że naprawdę nie mamy możliwości zrealizowania tego w ciągu roku i takie było stanowisko zespołu. Natomiast czy komisja podejdzie do, i jakby no, my kierowaliśmy się również jakąś interpretacją zapisów zasad i tryb przeprowadzania konsultacji czy regulaminu. Natomiast wygląda na to, że intencje uchwalających regulamin były troszkę inne i tutaj no, trzeba to po prostu wyinterpretować i ewentualnie uzupełnić taki regulamin, żeby nie było niejasności. Natomiast co do zasadności robienia z budżetu obywatelskiego inwestycji, która jest niemożliwa, no to wydaje mi się, że kiedy robimy pierwszy rok budżet obywatelski, zasadnym by było, żeby te inwestycje jednak udało się zrealizować, a w tym przypadku moim zdaniem taka inwestycja będzie bardzo mocno zagrożona. Bardzo dziękuję. Pan przewodniczący Tomasiak, mogę o mikrofon poprosić. Ja pozwolę się tutaj z panem przewodniczącym Turowskim nie zgodzić, bowiem są również możliwości przyspieszenia, jeżeli chodzi o opinię
poszczególnych instytucji telekomunikacyjnych, więc jeżeli będziemy mieli oświadczenie o tych instytucji, 6-miesięczny tryb nas nie obowiązuje, to pamiętajmy też o tym. Bo gdybyśmy tak uzasadniali, to byśmy żadnej inwestycji nie mogli przeprowadzić i gdybyśmy nie starali się, żeby takie inwestycje przeprowadzić i skrócić te terminy, to po pierwsze. Po drugie, uwaga taka, że wszystkie wnioski, które są skosztorysowane w tych projektach, ja bym prosił zwrócić uwagę, że nie wiem, czy one były robione w oparciu o sekocen budowskie, chociażby wyceny. Podejrzewam, że były przygotowywane przez wnioskodawców, którzy niekoniecznie muszą mieć pełne informacje, jeżeli chodzi o koszty wykonania takich inwestycji. Więc głosując nad poszczególnymi wnioskami, czy to będzie oświetlenie chodnika prowadzącego do osiedla, to też nie jesteśmy w stanie przewidzieć, ja, jak przetarg. Tylko chciałem wyjaśnić, przerwę na chwileczkę. Oczywiście nie jesteśmy w stanie przewidzieć wyniku przetargu, natomiast rolą zespołu była weryfikacja wniosków również pod kątem ich wykonalności finansowej, czyli że czy ten wniosek zmieści się w kwocie, którą wnioskodawcy wskazali. To rozumiem, dlatego ja miałbym inne pytanie do zespołu, który weryfikował te dokumenty. Przy tej ulicy Łąkowej, jak skonsultowano to z wnioskodawcą i czy wnioskodawca przekazał zespołowi działki, do których, właścicieli działek, do których nie dotarł i w czyjej własności są te działki? Bardzo proszę, proszę odpowiedzieć na pytanie. Znaczy zespół weryfikował własność działek na podstawie programu komputerowego, którym dysponujemy i który jasno określa, która działka jest własnością miasta i w jakiej części. I tych działek po prostu nie mamy na całej długości ulicy tak, żeby można było zbudować chodnik, nawet zmieniając, że tak powiem, kierunek z wschodniego na zachodni. Czyli po prostu działek nam brakuje, natomiast komisja czy zespół oceniając projekty kierował się zapisem regulaminu i tutaj ten zapis zinterpretowaliśmy w taki sposób, że inwestycje mają dotyczyć gruntów będących własnością miasta. No dla nas ten zapis był jasny. Pan radny Gregorowicz ma pytanie, bardzo proszę. Mam pytanie do właśnie członka zespołu, do pana Turskiego, żeby na podstawie jakby przepisów wykazał, że termin wykonania tego chodnika w ciągu jednego roku budżetowego jest niemożliwy. Nie, żeby stwierdził, że mu się tak wydaje, tylko na podstawie przepisów określił każdy etap realizacji, ile wymaga konkretnie dany etap czasu w świetle przepisów i wtedy policzymy sami i stwierdzimy, czy jest możliwy, bo proszę zwrócić uwagę, tu tylko jest wymóg taki, że dane zadanie musi być możliwe, a nie, że na pewno będzie zrobione. Czyli ja rygorystycznie czytam to tak, że jeśli zadanie jest możliwe w ciągu roku, ale nie jest wykonane z jakichś innych obiektywnych bądź subiektywnych względów, to można je robić przez 5 lat. Zaznaczam, chodzi tylko o wymóg stwierdzenia możliwości, więc dlatego pytam pana Turowskiego, czy niech wykaże, licząc wszystkie etapy wykonania tego zadania na podstawie przepisów, które są ogólnodostępne, że ten termin jest niemożliwy. Jeśli tego nie zrobi, to znaczy, że jest możliwy. Dobrze, ja przepraszam, ja zadam pytanie wnioskodawcy, jeżeli mogę. Pani Czubacki, tak? Proszę mi odpowiedzieć, czy jeżeli zrobilibyśmy przerwę w posiedzeniu komisji między jednym punktem a drugim i na przykład spotkali się to do zatwierdzenia ostatecznej listy projektów, podjęcia ostatecznej decyzji na przykład za tydzień, czy jest pan w stanie dostarczyć oświadczenia wszystkich właścicieli działek o nieodpłatnym przekazaniu gruntów? Ponieważ oczywiście, jak pan słyszy, są wątpliwości co do wykonalności tego projektu w danym roku budżetowym, a potem pan Turowski dostał odpowiedź, odpowie nam na pytanie, bo mam wrażenie, że dostaniemy odpowiedź od pana Czubackiego, to pańskie pytanie może być niezasadne. Ja mogę przekazać państwu oświadczenia od osób, które zamieszkują na ulicy Łąkowej, natomiast osób, które są właścicielami działek, wiadomości o ich zamieszkaniu i danych osobowych posiada Urząd Miasta. Więc trudno będzie mi dotrzeć do osób, które są właścicielami działek, a nie mam do nich, że tak powiem, żadnych kontaktów, prawda? Więc to Urząd Miasta ma kontakt do wszystkich właścicieli działek, a ja tylko mogę zweryfikować osoby, które zamieszkują na danej ulicy, prawda?
Bardzo dziękuję za informację, bardzo proszę odpowiedź, jeżeli pan Dworski może na to tak, oczywiście. Znaczy, chciałbym zwrócić uwagę, że w momencie, kiedy nie dysponujemy własnością gruntów, na których mamy realizować inwestycje, musimy najpierw te grunty nabyć. Z mapki, którą pan Czubacki załączył do wniosku i również w naszym programie geodezyjnym, no nie wynika, żeby nieruchomości obok drogi były wydzielone na szerokości chodnika, tylko to wymaga również dokonania podziału. Czyli idziemy pełną procedurą. Najpierw dokonywany jest podział nieruchomości, potem właściciel nieruchomości sprzedaje nieruchomość miastu. Miasto po nabyciu takiej nieruchomości, a dokładnie wszystkich nieruchomości, które znajdują się w ciągu chodnika, może przystąpić do prac projektowych. I faktycznie możemy skrócić półroczny okres, który blokuje nas UKE, pod warunkiem, że uzyskamy oświadczenie od wszystkich operatorów telekomunikacyjnych, którzy potencjalnie mogą kłaść kable w ulicy Łąkowej, a w związku z tym, że liczba tych podmiotów jest nieograniczona, ja również nie widzę możliwości uzyskania tej informacji od wszystkich, przynajmniej nie podpisałbym się pod informacją, że uzyskamy od wszystkich, jeżeli uzyskam, nie wiem, od tych, którzy operują w Lublinie, Lubartowie czy w Polsce, bo są również operatorzy działający na rynku europejskim. Czyli tutaj wykonalność techniczna tego zadania no troszkę się wydłuża, aczkolwiek chciałem zwrócić uwagę, że zespół zaopiniował te projekty pozytywnie bądź negatywnie, jakby oceniając jedynie porównanie, i my wskazaliśmy własność gruntów jako tą utrudniającą nam zrealizowanie. Natomiast Komisja Budżetowa może oczywiście dopuścić każdy projekt do realizacji. Tylko w tym momencie ja nie chciałbym się definitywnie wypowiedzieć, że ten projekt jest możliwy do realizacji do końca roku, ponieważ my tak dokładnej weryfikacji tego nie zrobiliśmy. My zakładaliśmy, że te grunty, których własności nie mamy, te projekty po prostu będą podlegały odrzuceniu, no zgodnie z zapisem regulaminu. Jeżeli mieliśmy rozważać zakup gruntów, wtedy sprawdzilibyśmy przynajmniej, czy ci ludzie są w Polsce, czy oni są dostępni. No tutaj ja nie mogę się wypowiedzieć, czy ten projekt zrealizujemy do końca roku, czy nie zrealizujemy w tej sytuacji. Dziękuję bardzo, pan przewodniczący Zieliński. Proszę państwa, istnieje coś takiego w budżecie jak nadwyżka budżetowa. Oznacza to, że jeżeli nie zrealizujemy środków przeznaczonych na te inwestycje, na to przedsięwzięcie w wysokości 135 tysięcy złotych w tym roku, to te środki mogą przejść na przyszły rok, a naszym zadaniem jako radnych jest spowodowanie, żeby w przyszłorocznym budżecie miasta ta pozycja się znalazła, chociażby z tego względu, że dziś na przykład zaakceptujemy ją pozytywnie. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że to jest przez sprzeczności to, co pan przewodniczący Zieliński powiedział z uchwałą Rady Miasta, która zakłada, że wszystkie zadania powinny być zrealizowane w ramach jednego roku budżetowego, w ramach budżetu obywatelskiego. Natomiast to, co pan mówi, dotyczy trybu normalnego budżetu. Bardzo proszę. To ja odpowiadam ad vocem. Ja zakładam na tym etapie dziś, że ta inwestycja jest możliwa do zrealizowania w tym roku. Dziękuję, pan przewodniczący Tomasiak. Chciałem się w pełni zgodzić z tym, co powiedział przed chwilą przewodniczący Zieliński, ponieważ takie możliwości i takie umieszczenie tego w budżecie posiadamy. Natomiast ja również zakładam, że ta inwestycja, bo będę głosował za tym projektem, zostanie zrealizowana w roku bieżącym. Jeżeli wynikną jakieś problemy, będziemy się dopiero zastanawiać. Bardzo dziękuję. Chciałem tylko powiedzieć, że na przykład wybór tej inwestycji, a nie innej przez mieszkańców spowoduje, że nie zostanie zrealizowana żadna inwestycja, która by mogła wejść w miejsce tej, mimo że ta nie zostanie zrealizowana w ramach roku budżetowego. Pan przewodniczący Kusyk. A ja proponuję przejść do głosowania, bo będziemy dyskutować tu jeszcze 2 godziny nad tym. Moja intuicja mi podpowiada, ten projekt i tak nie zostanie zrealizowany w tym roku budżetowym. I tak przepadnie, niestety przepadnie. Ja bym proponował jednak postarać się o własność gruntów i wtedy dopiero zacząć budować. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Ja w takim razie proponuję, żeby był jeden głos jakby za, drugi zgłaszający wątpliwości. Jeżeli ktoś chciałby zabrać głos, to bardzo proszę. Pan przewodniczący Zieliński, rozumiem, za. Jeszcze raz powiem, dlaczego jestem za, ponieważ zakładam, że ten projekt zostanie zrealizowany w tym roku, a jeśli z góry założymy, że nie jest to możliwe, to tego projektu nie będziemy na pewno, czy realizację tego projektu przyspieszać w ten sposób, że nie zmobilizujemy ani Urząd Miasta, ani kogokolwiek do tego, żeby zająć się uwłaszczeniem terenu. Bo odłożymy to ad acta, uznamy, że skoro przez 11 miesięcy tego nie zrobimy, to nie będziemy się tym zajmować.
Dziękuję bardzo. Chciałem zająć stanowisko odmienne. Proszę Państwa, zgodnie z tym, co zadeklarował wnioskodawca, znaczy przedstawiciel wnioskodawców, tak, pan Czubacki, jest w stanie zdobyć zgody właścicieli gruntu, którzy zamieszkują na ulicy Łąkowej, to nieodpłatne udostępnienie czy przekazanie miastu gruntów pod budowę tego chodnika. Jak zaznaczył, bardzo proszę panie radny, jak zaznaczył wnioskodawca, nie jest w stanie zdobyć zgód tych właścicieli nieruchomości, którzy nie zamieszkują na ulicy Łąkowej, więc również tych, którzy nie zamieszkują w Lubartowie i tych mieszkających w Lubartowie. Wobec czego chciałem powiedzieć, że nieuzyskanie zgody takiego wnioskodawcy jest duże ryzyko, znaczy takiego właściciela gruntu na przekazanie, a nawet na sprzedaż część takich nieruchomości może powodować tryb, nie wiem, czy są zastosowane tryb wywłaszczenia, czego na pewno nie przeprowadzimy w ramach jednego roku budżetowego związanego z budową chodnika. Dlatego ja mam bardzo duże wątpliwości co do możliwości wykonania tej inwestycji w ciągu jednego roku budżetowego. Z chęcią poparłbym ten wniosek, czy dopuścił go do głosowania. Jeżeli mielibyśmy na przykład deklarację wszystkich właścicieli nieruchomości, którzy tam są, o przekazaniu nieodpłatnych gruntów, to dla mnie jest uprawdopodobnie, może miasto nie jest właścicielem gruntów, uprawdopodobnia to, że rzeczywiście jesteśmy w stanie tę inwestycję zrealizować. Dziękuję bardzo. Poddaję wniosek pod głosowanie zgodnie z opinią zespołu powołanego przez burmistrza. Kto z Państwa jest za tym, aby projekt pod nazwą budowy chodnika Koskowskiej Brukowej przy ulicy Łąkowej nie został dopuszczony do głosowania, nie został, zawsze tak poddaję, nie został dopuszczony pod głosowanie mieszkańców w ramach budżetu obywatelskiego. Bardzo proszę o podniesienie ręki do góry. Dwie osoby, dziękuję. Kto jest przeciw? Cztery osoby, dziękuję. Stwierdzam, że komisja dopuściła ten wniosek. Następny wniosek dotyczący wykonania oświetlenia chodnika prowadzącego do śle mieszkaniowego przy zakładach Solbet Lubartów. Czy są wnioskodawcy? Jest, tak? Dobrze, może najpierw pan Turowski. Znaczy, ja tylko dwa słowa, ponieważ tutaj powodem odrzucenia czy negatywnej opinii zespołu dla tego projektu był brak własności gruntów. Chodzi o dwie działki, numer 184 i 187. Jeżeli to nie stanowi przeszkody, jeżeli ten punkt, paragraf 3, punkt 2 nie stanowi przeszkody, to jakby zespół oceniający innych uwag nie miał. Dziękuję bardzo. Wnioskodawca, proszę. Ja tylko dodam, że ten chodnik 2-3 lata temu został zmodernizowany, również na działkach, gdzie nie mieliśmy własności. Ma około 200 metrów długości, 180 metrów przebiega na gruntach miejskich, natomiast są dwie wąskie działki, które przecinają ten chodnik i zawsze był ten argument, że no są problemy z modernizacją czy z oświetleniem, bo nie mamy własności działek. A problem leży w tym, że przez te działki na dzień dzisiejszy należałoby przeprowadzić przewód, przekopać je i przeprowadzić przewód. Nie chodzi o jakieś trwałe inwestycje, bo one już zostały wykonane. I jest szansa, taką tu zapewnienie w Urzędzie Miasta usłyszałem, jest taka szansa, że właściciele mogą się zgodzić na przekopanie ich działek bez nabywania gruntu. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Chciałem tylko zapytać wnioskodawcę, czy to prawda, że ten wniosek został zatwierdzony do realizacji w ramach uchwały budżetowej poza budżetem obywatelskim? Pan przewodniczący głosował za budżetem, o ile wiem. Dziękuję. Dziękuję. Więc chciałem zapytać o zasadność głosowania mieszkańców nad tym wnioskiem, skoro on będzie realizowany ze środków budżetu miasta. Czy są jakieś inne pytania? Nie widzę, w takim razie poddaję, znaczy ten wniosek będzie realizowany poza budżetem obywatelskim z budżetu miasta Lubartów, środków inwestycyjnych. Wobec tego moim zdaniem jest nie... Już dwa razy będziemy robili ten sam chodnik? Dwa razy? Jak nie tak, to tak będzie? No będzie z budżetu miasta, przecież z budżetu miasta przegłosowaliśmy to. No ostatni sesji. Był wniosek. Pan przewodniczący Tomaszek, proszę bardzo. Wnioskodawcą zawsze danego projektu jest jakaś osoba, która oczywiście zbiera podpisy od innych mieszkańców. Ja chciałem się zapytać, jakiego głosowania oczekuje sam wnioskodawca w związku z tym projektem? Ale nie jesteśmy na tym etapie. Wniosek został złożony,
w imieniu 25 mieszkańców, nie ma wnioskodawców, więc dzisiaj odrzucamy lub nie, tylko. Tak, tylko mamy jeden problem, ponieważ jest... Ale problem się rozstrzygnął na sesji, no, panie rozstrzygnął Jacek. Się na sesji, czyli tak czy inaczej ta inwestycja będzie budowana, że, więc bez sensu jest głosowanie teraz nad... No to dokładnie. Dlatego chciałem się zapytać, jakie jest zdanie samego wnioskodawcy. Wnioskodawcą nie jest jedna osoba. Szanowni Państwo, Panie Przewodniczący, chciałem wyjaśnić. Jeżeli mieszkańcy wybiorą ten wniosek w drodze głosowania, nie będziemy budowali dwóch oświetleń przy jednym chodniku w ramach jednego budżetu. Więc jeżeli zatwierdziliśmy środki finansowe w budżecie miasta na budowę tego oświetlenia już poza budżetem obywatelskim, wobec tego bezzasadne i nieracjonalne jest poddawanie tego wniosku pod głosowanie w ramach budżetu obywatelskiego, chyba że intencją wnioskodawcy jest budowanie dwóch oświetleń tego samego chodnika. Bardzo proszę, Pan Przewodniczący. Pan Przewodniczący Ścisoł. Ja jestem w pewnej niekomfortowej tutaj sytuacji, bo ja jestem wnioskodawcą tego projektu, ale podpisało ten wniosek kilkudziesięciu mieszkańców i ja nie mogę decydować w tej chwili za mieszkańców. No, Wysoka Komisja tutaj zdecyduje, co dalej zrobić z tym wnioskiem. Jest on wpisany do budżetu w inwestycjach miejskich. Także ja na pewno tutaj. Dziękuję bardzo. Czy ktoś wstrzymam jeszcze... się od głosu. Dziękuję. Czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos? Pan Przewodniczący Tomaszek, proszę bardzo. Ja bym prosił Pana Przewodniczącego, żeby takich sarkazmów nie używał, ponieważ zdajemy sobie sprawę, jakie mogą być konsekwencje głosowania nad tym wnioskiem i chcemy tylko i wyłącznie, żeby rozstrzygnąć pewne wątpliwości, więc prosiłbym, żeby dano nam możliwość wypowiedzi, a nie od razu wskazywania, że dane wątpliwości mogą być niewłaściwe albo nie powinny być w ogóle zadane, albo tak jakbyśmy wskazywali, że chcemy budować dwa oświetlenia przy jednym chodniku. Nikt nigdy czegoś takiego nie powiedział. Z naszej strony, a wkłada się takie słowa w usta, więc prosiłbym naprawdę o troszkę spokojniejsze prowadzenie tych obrad. Dziękuję bardzo, Panie Przewodniczący. Chciałem Pana bardzo poprosić, żeby Pan słuchał tego, co jest mówione również na posiedzeniu komisji, ponieważ przed chwileczką, przed Pańską wypowiedzią, kiedy Pan zadawał pytania, padła odpowiedź, że ten wniosek będzie realizowany w ramach normalnego budżetu. I potem Pan zada jeszcze raz to samo pytanie, czy wniosek będzie realizowany w ramach budżetu. Wydaje mi się, że Pan po prostu nie zwraca uwagi, więc proponuję, żebyśmy przeszli do głosowania. Czy są inne głosy w tej sprawie? Nie widzę. Kto z Państwa jest za wydaniem opinii zgodnym, głosowaniem zgodnym z opinią wniosku, aby tego wniosku nie dopuścić pod głosowanie mieszkańców w ramach budżetu obywatelskiego? Proszę o podniesienie ręki do góry. 3 osoby, dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę, kto się wstrzymał. 2 osoby się wstrzymały. Jedna osoba nie wzięła udziału w głosowaniu. Stwierdzam, że komisja podjęła decyzję o niedopuszczeniu tego wniosku pod głosowanie z uwagi na to, że ten wniosek będzie realizowany w ramach budżetu miasta Lubartów na 2016 rok. Następny wniosek, kompleksowa rewitalizacja oraz rozbudowa infrastruktury drogowej i małej architektury na osiedlu Garbarskim. Bardzo proszę pana Turowskiego o zabranie głosu. Że tutaj uwaga będzie podobna jak we wnioskach poprzednich. Chodzi o paragraf 3 ust. 2 regulaminu i brak własności gruntów miejskich, na których miałaby być realizowana ta inwestycja. Chodzi o działkę będącą w trwałym zarządzie przedszkola miejskiego. Tutaj potrzebna by była zgoda tego przedszkola. Również zgoda Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, który ma trwać zarząd kolejnych dwóch działek. Kolejnym użytkownikiem jest PGE, spółka akcyjna. I mamy jeszcze działkę 200/17, w której współwłaścicielami oprócz miasta są właściciele mieszkań w bloku przy ulicy 3 Maja 34. Z informacji przekazanych na komisji wynika, że jest to po prostu wspólnota i każdy ma kawałek własności w gruncie. I tutaj jakby brak własności nieruchomości był podstawą do negatywnej opinii komisji. Zespołu. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Tylko Państwu przypomnę paragraf 3 ustęp 2 regulaminu, to stanowi załącznik do uchwały Rady Miasta. Propozycje projektów inwestycyjnych mogą być realizowane na terenie będącym własnością gminy miasta Lubartów z wyłączeniem terenów będących trwałym zarządzie szkół i placówek w rozumieniu ustawy o systemie oświaty. Tutaj następuje podstawa prawna oraz żłobków w rozumieniu ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3. Wnioskodawca chciałby zabrać głos. Bardzo proszę. Dzień dobry Państwu, Renata Mazur. Ja na samym początku chciałabym powiedzieć, że po prostu przy składaniu projektu
popełniliśmy błąd i działka 208 przez 18 nie wchodzi do naszego projektu, to widać na załączniku 4. 208 przez 18 to jest działka MOPS-u i ta działka nie wchodzi, natomiast tu jest 208 przez 19 to tam częściowo, tak. Natomiast i działka 200 przez 16 nie wchodzi absolutnie, po prostu omyłkowo była wpisana. 17, a teraz 200 przez 17 to, no ja nie jestem samorządowcem, nie jestem politykiem, jestem zwykłym człowiekiem i wstępnie rozmawialiśmy z zarządcą wspólnoty 3 maja 34, który jest, bardzo mu się projekt podobał i jest i chce sprzedać ten, tą działkę. Tak, i on odsprzedać, a 1/3 należy do miasta. A 208 przez 24, no właśnie i tutaj pani dyrektor rozmawiała, była też zachwycona i po prostu, a no mówię, ja no być może to jest właśnie ten główny błąd, bo pani wiem, czy z tym się coś da zrobić, czy nie. Bardzo dziękuję. Czy ktoś, czyli rozumiem, że ta działka będąca w zarządzie tych instytucji oświatowych, o której czytałem, pozostaje w ramach projektu, natomiast ta działka 1/218 będąca w zarządzie MOPS-u nie wchodzi w grę, co do drugiej można uzyskać zgodę MOPS-u, tak? I co do współwłasności, jest to też sprzedaż. Pytanie, czy koszty zakupu tej działki, jakie to są przez państwa stosowane koszty, czy one się mieszczą w projekcie? Są w kosztorysie koszty zakupu tej działki, tak? Pan przewodniczący Turowski, bardzo proszę. Znaczy, ja dysponuję całą ofertą, także możemy zweryfikować, co jest. Jest tu podane kwestia wykupienia jednej działki, jeżeli chodzi o działkę 200 przez 17 i jeżeli państwo posiadają uzgodnienia z wszystkimi właścicielami, współwłaścicielami tej nieruchomości, ponieważ częściej jest to miasto, no to... I tam są środki przewidziane na wykup tej działki, tak? Okej. W budżecie? Tak, aczkolwiek... Znaczy we wniosku. Aczkolwiek chciałem zwrócić uwagę... W projekcie, który został złożony. Chciałbym zwrócić uwagę na jedną rzecz, ponieważ komisja negatywnie zaopiniowała projekt, nie zajmowała się do końca weryfikacją budżetu. Projekty, które weryfikowaliśmy pozytywnie, sprawdzaliśmy, czy dają się one zrealizować w przyjętym kosztorysie, za wyjątkiem wykupienia gruntów pod tę realizację projektów. Natomiast jeżeli projekt został negatywnie zweryfikowany z uwagi na wskazane tutaj braki, no to tutaj budżet, nie doszliśmy do budżetu. Mam pytanie, jakby pan mógł sprawdzić, już daję głos, czy są środki przewidziane na wykup tej działki, jak to jest międzypowierzchnia, czy tak szybko, jak pan mógł sprawdzić, czy to mogłoby wystarczyć. Pierwszy chciał zabrać głos, przepraszam, pogubiłem się. Pan radny Gregorowicz. Proszę państwa, no chciałbym prosić, żeby nie wracać ciągle do tego samego punktu wyjścia. Zgodnie z przepisami tego załącznika do uchwały, moment własności gruntów liczy się w czasie realizacji, a nie od momentu, a nie w momencie decydowania. Więc komisja, zespół pana burmistrza przyjął błędne założenie, że on rozpatrywał kwestię własności w momencie opiniowania. Trzeba to skończyć i przerwać. Proszę, jeśli to jest jedyną podstawą negatywnego zaopiniowania, to nie należy tego brać pod uwagę. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Myślę, że to już rozstrzygnęliśmy na korzyść wnioskodawców, że inaczej do tego podchodzimy, natomiast patrzymy pod możliwość wykonalności tego typu inwestycji. Jeżeli wnioskodawca stwierdził i jest, ja nie mam powodu kwestionować tych słów, rzeczywiście w ofercie, znaczy w projekcie są środki, przewidziane środki na wykup działki i właściciel tej działki jest zgodny, zgadza się, żeby ją sprzedać czy odstąpić na rzecz miasta, wówczas powinniśmy to poczytywać na rzecz pozytywną dla projektu.
Oddam głos panu przewodniczącemu Zielińskiemu, potem ja zgłoszę jeszcze swoje wątpliwości. Przepraszam, pytanie, czy są te środki? Znaczy w kosztorysie, który został załączony do wniosku, jest przewidziany zakup nieruchomości w kwocie i kwota sumuje się na łączną kwotę oferty 596 tysięcy. Ale dla mnie to jest też ważna informacja, tak na przyszłość przy konstruowaniu następnych edycji budżetu obywatelskiego, żeby poinformować wnioskodawców o tym, jakie dokumenty precyzyjnie powinny być dostarczone. Czyli jeśli na przykład dotyczy to działki, której własnością nie jest miasto, to na przykład oświadczenie o darowiźnie albo obietnica sprzedaży, czy jakaś umowa przedwstępna i tak dalej, i tak dalej. Tego typu dokumenty potem nam ułatwią podejmowaniu decyzji, że nie tylko, że w roku budżetowym jest ona możliwa do realizacji, ale przede wszystkim dlatego, że jest to projekt czy wniosek przygotowany. Dziękuję bardzo. Ja również mam wrażenie, też tylko powiem, że zawiodła akcja informacyjna przy przygotowaniu projektów, ale to też na przyszłość wnioski. Natomiast mam jedno pytanie. Ja mam jedną wątpliwość dotyczącą tej działki na terenie przedszkola miejskiego. To jest tej działki, która została wprost wykluczona z możliwości realizacji budżetu, projektu w ramach budżetu obywatelskiego. Pan przewodniczący Tomaszek, bardzo proszę. Miałem okazję rozmawiać z panią dyrektor. Pani dyrektor jest jak najbardziej za przedszkola, natomiast musimy pamiętać, że przedszkole nie jest zainteresowane tym, aby ta nieruchomość była nieruchomością przedszkola, ponieważ jak spojrzymy dokładnie w dokumentację tego projektu, ogrodzenie zostanie przesunięte w stronę placu zabaw. Tam również pani dyrektor zakłada, że ona już sobie sama zlikwiduje swoimi własnymi nakładami górkę, która znajduje się na tym przedszkolu, w ten sposób powiększając teren, który oddałaby, nie chciała, ona nie chce zarządzać tym parkingiem. Ten parking byłby po prostu obok przedszkola, nie byłby realizacją inwestycji na terenie placówki miejskiej. Czyli tak samo jak rozmawialiśmy przed chwilą w sprawie tej nieruchomości, jeżeli chodzi o współwłasność, jeżeli chodzi o wspólnotę. Po kolei, pan przewodniczący Zieliński, pan Turowski potem. Tak, panie przewodniczący, tylko proszę o tym pamiętać, że trwały zarząd to jest decyzja, którą podejmuje organ prowadzący w stosunku do takich jednostek organizacyjnych, jakim jest przedszkole czy szkoła, określający działkę, teren, powierzchnię i tak dalej. Nie może pani dyrektor sama sobie powiedzieć na przykład, że rezygnuje z części i tak dalej. To wymaga procedury uchwałodawczej, która przekracza kompetencje pani dyrektor, więc no, ta procedura znacznie by się wydłużyła w ten sposób, że należałoby zwrócić się do burmistrza o to, żeby taką decyzję podjął, bo to on właściwie ustala trwały zarząd na danej nieruchomości i ustala pełnomocnictwo czy kompetencje do trwałego zarządu dyrektorowi placówki. Dziękuję. Pan przewodniczący Turowski. Przepraszam bardzo, ja nie wiem, czy to właściwy moment, ale korzystając z obecności pani, której jest wnioskodawcą projektu, my nie chcieliśmy, tak jak mówiłem, wzywać niepotrzebnie czy podwójnie osób na etapie prac komisji. Chciałem zapytać, czy ten projekt jest projektem jednorocznym, czy to jest projekt dwuletni? Włączę się jako współwnioskodawca, tak się nazwę. W tej chwili na ten rok i w tym budżecie obywatelskim przewidzieliśmy też dyskutując, czy jesteśmy w stanie, żeby się udało zrealizować ten projekt, te terminy, żeby nie przekroczyć tego roku, postanowiliśmy, że działka w 1/3 miejska powinna być wykupiona wspólnoty, z którą rozmawialiśmy, jest otwarta na to. Znów tutaj usprawiedliwię trochę decyzję, tutaj nie podejmowała decyzji pani dyrektor o tym, czy odda, czy nie odda tą działkę. Po prostu na naszym tutaj terenie, na tym osiedlu garbarskim uzasadne jest, żeby wykonać te parkingi, chodniki, że będą służyły nie tylko mieszkańcom tego osiedla, tylko MOPS-owi. I jest na ten rok prośba nasza z budżetu obywatelskiego, żebyśmy po prostu wykonali ten projekt w takiej formie, żeby zaprojektować te parkingi, te chodniki, a w następnym roku będziemy walczyli, żeby dalej realizować lub żeby po prostu na ten rok jest zakres naszego
w tym w naszego projektu taki, żeby wykonać projekt tych rozwiązań, zwłaszcza rozwiązań chodników i parkingów. Ja przepraszam, czyli teraz jest budowa, czy jest tylko wykonanie projektu w ramach tego budowy? Tylko wykonanie projektu, tak? Nie budowa, czyli w tym roku nie budujemy, tylko jest to wykonanie dokumentacji. No to przepraszam. Ale czy koszt 600 tysięcy też tyczy się wykonania dokumentacji? Ja przepraszam, wnioskodawcami, że pani przewodniczący, chwileczkę. Znaczy ja mam jeszcze jedno pytanie, bo widzę wady prawne, zastanawiam się, czy możemy je usunąć. Po pierwsze, jest kwestia... Przepraszam. Rozumiem, wyjaśnił pan, wnioskodawcy wyjaśnił, że chodzi tylko o wykonanie projektu. Po pierwsze, mam pytanie, czy jeżeli byśmy zrobili przerwę w posiedzeniu komisji, spotkali się na przykład za tydzień, czy państwo jesteście w stanie dostarczyć, po pierwsze, dostarczyć zgodę Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na wykonanie tej działalności, czyli projektu na ich terenie, bo to rozumiem, że chodzi o projekt w tym momencie, a nie o realizację inwestycji. I po drugie chodzi o teren przedszkola, tak żeby, czy jesteście państwo nam zagwarantować, że w momencie realizacji inwestycji nie będzie ten teren w zarządzie przedszkola miejskiego numer 5. Pan, proszę bardzo, pan radny Jaworski. Znaczy, w kwestii uzupełnienia może wyjaśnię. Nasz zakres projektu zawiera zakup działki, tej właśnie 200/17 od wspólnoty, wykonanie dokumentacji na wykonanie chodników i parkingów, tutaj to mówię w tej chwili tylko o chodnikach i parkingach, ale wykonanie też dokumentacji na wykonanie placu zabaw, na wykonanie siłowni, na wykonanie altany. I tutaj następnym etapem na tej właśnie działce wykupionej, także w tym roku realizacja placu zabaw, siłowni, altany, ale nie wykonywanie w tym roku parkingów i chodników. To jest tak, tak to wygląda. Ponieważ ja odpowiadając tutaj panu naczelnikowi, chciałem wyjaśnić tylko, dlaczego te parkingi. Ograniczyłem się do tej infrastruktury technicznej. To znaczy w budżecie jest wszystko. Jest dokumentacja, te 596 tysięcy, które podałem, to jest wszystko, włącznie z realizacją. Mam pytanie, czy jest możliwe realizacja tego projektu w ciągu jednego roku budżetowego? To jest do pana naczelnika pytanie. To znaczy, mówimy o zrealizowaniu całego zadania od początku do końca. O zrealizowaniu, tak, tego zakresu jest określony projektem w ciągu jednego roku budżetowego, bo rozumiem, że mieszkańcy będą głosowali nad tym projektem, który został zgłoszony. Znaczy, przepraszam, ale ja potrzebuję czasu na odpowiedź, ponieważ nie jestem w stanie udzielić jednoznacznej odpowiedzi, że tak, moim zdaniem nie. To wystarczy do uważnie przeczytać opis tego projektu i zauważymy, że do projektu budżetowego jest to, co przed chwilą wskazał radny Jaworski, jeżeli chodzi o kwestię wykupu i zrealizowania tego przedsięwzięcia w postaci tego placu zabaw, i o tym powinniśmy pytać. Reszta to jest dokumentacja techniczna, nic więcej. Czyli ta część, o której mówi pan przewodniczący? Jak najbardziej. Pan przewodniczący Zieliński, proszę. Ja teraz już trochę nie rozumiem, bo jeśli tak, a co się stanie, jeśli na przykład w głosowaniu w tym roku mieszkańcy będą głosować za tą inwestycją, a w przyszłym roku nie. Nie będą głosować. Czyli oznacza to, że zrealizujemy tylko część tego projektu. No tak jak mówił pan Jaworski, ja dokładnie słyszałem, co ma być zrealizowane w tym roku. Dokumentacja, natomiast bez chodników i bez parkingów. Rozumiem, że to ewentualnie w przyszłym roku. A jeśli się okaże na przykład, że w budżecie obywatelskim w przyszłym roku nie będzie tej pozycji, więc to pytanie pana przewodniczącego ja chciałbym wzmocnić. Chciałbym zadać pytanie, czy jest możliwe, żeby ten wniosek został zrealizowany w tym roku? Mówimy o całej dokumentacji i realizacji tego projektu zgodnie z dokumentacją. Ja chciałbym to pytanie, jeżeli pan przewodniczący pozwoli, zadać wnioskodawcom, a nie panu. Dobrze? Bardzo proszę, wnioskodawcy. Terminowo jest to możliwe, ale to jest tak duży zakres robót i finansowy, że wybraliśmy pewne rzeczy, pewne etapy, które powinniśmy zrealizować określone we wniosku. Dlaczego państwo projektujecie wszystko? Ponieważ chcemy mieć przygotowane i chcemy zrobić, żeby miasto miało zasób
techniczny zasób dokumentacji, który można w przyszłości wykorzystać. To też chyba jest zakres budżetu obywatelskiego. Nie musimy wszystkiego realizować, ponieważ tutaj myślę, że w takim wielkim zakresie, jakim mówimy, to myślę, że nie bylibyśmy w stanie na to panować tym budżetem obywatelskim, który jest, a nie chcielibyśmy całego zabierać, tylko po prostu dalej walczyć. Następnym, jak nie wywalczymy w następnym roku, może wywalczymy za dwa lata. Ale oprócz tego będzie wykonana dokumentacja, którą będzie posiadało miasto z budżetu obywatelskiego. To też jest projekt. Ja chciałem podziękować wnioskodawcom, że tak właśnie to zaprojektowali, ponieważ rozmawiając już po tym, jak ten wniosek został złożony na etapie, kiedy nasz klub się decydował, które projekty poprzeć, również zwróciliśmy uwagę jeszcze na jedną bardzo ważną rzecz. Chciałem zwrócić uwagę, że akurat w roku przyszłym zostaną ogłoszone programy, jeżeli chodzi o rewitalizację przestrzeni miejskich w ramach regionalnego programu operacyjnego. Jeżeli zwrócimy uwagę również na teren, który znajduje się, jeżeli chodzi o osiedle Gerbarskie, jest to teren, który idealnie wpisuje się w możliwość pozyskania funduszy na rewitalizację. Więc jeżeli będzie gotowa dokumentacja, nie będzie sensu, żeby w kolejnych latach ubiegać się o fundusze z budżetu obywatelskiego, bo wówczas wsparcie finansowe dla tego przedsięwzięcia byłoby w wysokości 85%, a miasto posiadałoby już gotową dokumentację na zrewitalizowanie osiedla Gerbarskiego. Prosiłbym, żebyśmy na to również zwrócili uwagę, że ta dokumentacja jest po prostu niezbędna również do właściwego oszacowania nie przez indywidualne wspólnoty, ale przez miasto przedsięwzięć związanych z tym osiedlem. Dziękuję bardzo. Ja mam wątpliwości nie dotyczące możliwości wykonania tego projektu, tylko kwestii tego trwałego zarządu przedszkola miejskiego numer 5. Jak dla mnie jest to wada, która dyskwalifikuje ten projekt do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego. Wcześniej należałoby kwestię załatwić tego trwałego zarządu. Rozumiem, że zgodę Miejskiej Szkoły Pomocy Społecznej moglibyście Państwo otrzymać, natomiast kwestia trwałego zarządu moim zdaniem spowoduje, że nie będziemy mogli wykonać tego projektu w tym roku budżetowym. Dlatego, że jest to decyzja nie leżąca po stronie nas. Zgadzam się w zupełności tutaj z radnym Jakubem Wróblewskim. Gdybym po również już tych wszystkich kwestiach, jakie zostały złożone, nie rozmawiał bezpośrednio z panią dyrektor tego przedszkola i nie usłyszał, czym ona jest zainteresowana. Ja zgadzam się, że może to nie dojść do skutku, jeżeli po którejś ze stron, która będzie miała możliwość decyzyjną, zostanie to w jakiś sposób zablokowane. Ale na tą chwilę tego nie jesteśmy w stanie przewidzieć, więc na tą chwilę przewidujemy, że ten projekt na tym terenie zostanie zrealizowany tak, jak mieliśmy argumentację w przypadku budowy chodnika, jeżeli chodzi o skostki brukowej przy ulicy Łąkowej. Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze, przepraszam bardzo, z Państwa członków komisji ma wątpliwość, który chciałby wyjaśnić, zadając pytania co do tego wniosku? Pan przewodniczący Zieliński, bardzo proszę, tam jest drugi mikrofon. Proszę? Nie, znaczy wątpliwości mam takiej natury. Otóż ja zdaję sobie sprawę z tego, że proces decyzyjny może być nawet i skomplikowany i wydłużony w czasie, ale moim zdaniem oświadczenie osoby czy instytucji, właściwie to kierownika jednostki, który sprawuje trwały zarząd, że nie wyraża sprzeciwu wobec tego, na tym etapie wystarczyło. Gdybyśmy zobowiązali państwo, wnioskodawców, o to, że takie oświadczenie przedłożą, to ja tutaj warunkowo bym mógł głosować. Sam sprawuję trwały zarząd nad nieruchomością powierzony przez samorząd województwa i wielokrotnie bywało takie przypadki, że niektórzy inwestorzy wchodzili na teren, którym ja zarządzałem, i nigdy nie zdarzyło mi się, żeby zarząd województwa podejmował jakąkolwiek decyzję bez uzgodnienia tego ze mną, czyli z osobą, która została upoważniona do tego, żeby ten trwały zarząd sprawować. Dlatego ten wymóg jest konieczny. Bardzo dziękuję. Panie Przewodniczący, ostatni raz w tym punkcie. Bardzo proszę. Prosił Panie Przewodniczący, żebyśmy również mogli się wypowiedzieć, bo również w chwili, kiedy... Pan się wypowiada cały czas, chciałem zauważyć. Tak, ale chciałem również zwrócić uwagę, że oficjalna, publiczna, udzielona mediom wypowiedź Pani Dyrektor w sprawie zarządu tą nieruchomością, w sprawie tej inwestycji, tego przedsięwzięcia, po rozmowie odbytej z Panem Burmistrzem jest i ona jest upubliczniona po konsultacji z Panem Burmistrzem w chwili, kiedy udzielała ona, Pani Dyrektor, wypowiedzi jednej ze stacji
telewizyjnej, prosząc o to, żeby wcześniej mogła skonsultować swoją opinię z panem burmistrzem, więc dlatego ja rozumiem, tylko chciałem odpowiedzieć, że takie oświadczenie upublicznione przez panią dyrektor jest. Bardzo dziękuję. Czy ktoś ma jeszcze wątpliwości w sprawie tego wniosku? Nie widzę. W takim razie poddaję wniosek pod głosowanie. Kto jest za, przepraszam bardzo. Nie możemy podejmować teraz warunku, skoro podejmujemy ostateczną decyzję. Kto jest za niedopuszczeniem, zgodnie z opinią zespołu, tego wniosku? Mówimy o wniosku o nazwie kompleksowa rewitalizacja rozbudowy infrastruktury drogowej i małej architektury na osiedlu garbarskim pod głosowanie mieszkańców w ramach budżetu obywatelskiego na 2016 rok. Bardzo proszę o podniesienie ręki do góry. Dwie osoby, dziękuję. Kto jest przeciw? Trzy osoby, dziękuję. Kto się wstrzymał? Jedna osoba się wstrzymała. Stwierdzam, że komisja dopuściła ten wniosek pod głosowanie. Następny projekt, rozbudowa i renowacja skateparku. Bardzo proszę pana przewodniczącego Turowskiego. Tutaj uwaga zespołu dotyczyła również paragrafu 3 ust. 2, przy czym w tym momencie nie chodziło o brak własności gruntów miejskich, a o drugą część zapisu ustępu drugiego, czyli teren, na którym ma być zrealizowana inwestycja, znajduje się w trwałym zarządzie, w tym przypadku dyrektora gimnazjum numer 2, i to było powodem wydania negatywnej opinii zespołu. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Czy są przedstawiciele wnioskodawców? Bardzo proszę, pan Patrykuś. Dzień dobry państwu. Ja się wypowiem tutaj za Jakuba, gdyż sytuacja zarówno przy skateparku, jak i przy workout parku jest niemalże identyczna. Chodziło nam tutaj, że miejsce lokalizacji dawnego skateparku, czyli terenu, na którym obecnie się on już znajduje, jest na terenie gimnazjum numer 2, jednakże jest, myśleliśmy tak naprawdę, że jest w trwałym zarządzie Miejskiego Ośrodka MOSiR-u. Tak nie jest, jest to utrudnione. Widzimy tutaj możliwość przeniesienia tych, zarówno tego parku, jak i skateparku w inne miejsce zlokalizowane na terenie miasta. Może to być na przykład tereny przed garażami na osiedlu garbarskim, czy też teren parku, w którym street workout park mógłby powstać, a... Przepraszam, o skateparki rozmawiamy. Tak, tak. Ja mówię tutaj akurat już o dwóch, bo to jest ta sama po prostu wada. I to jest to samo działanie ze względu na to, że street workout park miał powstać jako dodatkowy element skateparku, tak? Takie było założenie pisania tego projektu, tak samo jak i pisanie, rozbudowanie, rozszerzanie skateparku. Ja tutaj chciałem, że tak powiem, uwrażliwić na to, że ten skatepark już tam jest. I to jest główny punkt, gdzie tutaj przyszedł też taki, przed chwilą został przegłosowany też projekt, na którym, który znajduje się również z taką wadą, tak, prawną. I w tym wypadku rozmawiałem też z dyrektorem MOSiR-u. Istnieje możliwość, jeżeli byłaby chęć i wola rady przeniesienia tego, na przykład, jeżeli miałby to powstać ten skatepark w danym terenie, zostać rozszerzony, istnieje możliwość taka, żeby przenieść na MOSiR ten teren. To też była wstępna rozmowa z panem Zdunkiem, tak? Tylko tutaj jest, myślę, że to takie zagmatwanie prawne, że to nie jest w trwałym terenie MOSiR-u. Rozumiem, że pytanie, czy są deklaracje wiążące obu podmiotów? Wiążących nie ma, są wstępne. To jest tak jak w przypadku wcześniejszego projektu, który przed chwilą był poddawany pod głosowanie. Jeżeli chodzi o inne rozwiązanie, które ja widzę, to jest po prostu przeniesienie tych inwestycji na inny teren miejski. Może by to być... Czy to jest objęte wnioskiem, przewidzianym projektem? We wniosku nie jest zapisane, nie ma takiego zapisu. Dziękuję, pan przewodniczący Ściseł.
Ja uważam tak, że ten wniosek powinien być dopracowany i ewentualnie zgłoszony w przyszłorocznym budżecie obywatelskim. Dodam jeszcze, że nie ma skateparku w gimnazjum numer 2. Jest boisko asfaltowe, na którym postawiono urządzenia przenośne i one rzeczywiście spełniają rolę, powiedzmy, skateparku, ale nie są to budowle trwałe. I dodam jeszcze, że wielokrotnie słyszałem takie głosy i mieszkańców, że bardzo się skarżyli na uciążliwość tego miejsca, z którego korzystają rolkowcy. Panie przewodniczący, przepraszam, chciałem zwrócić uwagę. Skarg było też do burmistrza. Chciałem zwrócić uwagę, że nie oceniamy merytorycznie wniosku, tylko patrzymy o możliwość poddania pod głosowanie. Dziękuję, że pan mi umożliwił wypowiedź. Dziękuję wszystkim, umożliwiam, natomiast bardzo proszę o trzymanie się tematyki naszego posiedzenia. Bardzo proszę, pan przewodniczący Zieliński. Tak, idąc z tym tokiem rozumowania, chcę powiedzieć, że ja będę oczywiście głosował za tym, żeby poprzeć opinię i że to jest projekt niezgodny, więc będę głosował za tym. Natomiast, żeby wnioskodawcy nie czuli się odrzuceni, to proponowałbym równocześnie, żeby w wolnych wnioskach Komisja Budżetowa, pan Grzegorz Gregorowicz słucha, bo chcę sformułować wniosek. A potem powiesz, że nie było o tym mowy. Więc, że będę formułował wniosek mówiący o tym, że Komisja Budżetowa sugeruje panu burmistrzowi rozważenie możliwości zmiany lokalizacji skateparku na teren miejski w innym miejscu. W uzgodnieniu czy z MOSIR-em, czy z inną jednostką. W każdym razie na tych terenach, których będzie to możliwe, nie będzie uciążliwe dla mieszkańców. Dziękuję bardzo. Czy ktoś w sprawie tego wniosku chciałby zabrać głos? Bardzo proszę, wnioskodawca. Tak, tylko że nie będzie tak naprawdę do końca czego przenosić. Przed chwilą było powiedziane, że to nie jest skatepark, nawet było tak wprost powiedziane, tylko jest część urządzeń, która tak naprawdę jest już też w fatalnym stanie, co zaznaczyliśmy we wniosku, że wymaga remontu. Jeżeli jest taka możliwość, żeby rozszerzyć ten skatepark, gdzie inne miejscowości wokoło Lubartowa posiadają naprawdę profesjonalne już skateparki i ludzie z Lubartowa dojeżdżają do tych miejsc, bo nie bardzo mają tutaj ten... Bardzo proszę do spraw formalnych i do zasadności. Zasadnym jest, żeby dać możliwość rozwoju dalszego i rozszerzenia po prostu tej inwestycji, która tak naprawdę może być dla samego miasta bardzo pozytywna pod względem promocji, jak i rozwoju nas, młodych mieszkańców miasta. Dziękuję bardzo. Pan radny Gregorowicz, bardzo proszę. Przypominam, że jedyny powód, dla którego zespół pana burmistrza zaopiniował negatywnie ten projekt, to był ten powód, który żeśmy zlekceważyli przy poprzednich głosowaniach. Dlatego, żeby głosowanie było równoprawne, proponuję zaopiniować, proszę państwa, pozytywnie. No musimy stawiać na młodzież. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Ja myślę, że każdy ma swoje kryteria głosowania i swoje podejście do regulaminu i swoją interpretację regulaminu i tego się powinien trzymać, tak żeby decyzje komisji były rzeczywiście zrównoważone. Czy ktoś w sprawie jeszcze tego wniosku chciałby zabrać głos? Nie widzę, dziękuję. W takim razie proponuję, żebyśmy głosowali zgodnie z opinią zespołu. To jest niedopuszczenie tego wniosku pod głosowanie mieszkańców. Kto z państwa jest za tym wnioskiem, proszę o podniesienie ręki do góry. 4 osoby, dziękuję. Kto jest przeciw? 2 osoby, dziękuję. Kto się wstrzymał? Niech się nie wstrzymał. Stwierdzam, że komisja nie dopuściła ten wniosek pod głosowanie mieszkańców. Następny wniosek dotyczący rodowiska miejskiego na ulicy Rynek 2. Bardzo proszę, pan przewodniczący zespołu. Że tak jak zostało to wskazane w protokole, komisja uznała projekt za niezgodny z paragrafem 7 ust. 1 regulaminu. Chodzi o możliwość realizacji technicznej. Jest to również ten projekt, o którym mówiliśmy, że zasadne byłoby rozmowa z wnioskodawcą, który jest, jak rozumiem, obecny na sali, będzie mógł te wątpliwości wyjaśnić. No, chcieliśmy się zwrócić, ponieważ komisja może w ten sposób. Zespół nie oceniał merytorycznie ofert, ponieważ jakby zakres merytoryczny oferty pozostawał poza naszą oceną i mogliśmy jedynie zasugerować, że zasadnym byłoby, żeby lodowisko było realizowane w miesiącach zimowych, czyli na przykład grudzień, styczeń, luty, a żebyśmy nie zamykali tego w okresie jednego roku budżetowego, tak jak to musimy zrobić w trybie budżetu obywatelskiego.
I co do możliwości technicznych, nasze wątpliwości budzi wskazany plac Rynek 2 i zastosowanym tam podłożem i wymogami producenta, przy czym to wymaga wyjaśnienia. Nie wiem, czy jesteśmy w stanie wyjaśnić to z wnioskodawcą. Chodzi o niwelację terenu z dokładnością do 1 cm. Akurat w tym przypadku jest to niemożliwe. I czy to chodzi o to, żeby, znaczy co, jakieś odstępstwo od tego terenu, od tej niwelacji terenu? I druga sprawa, wydaje nam się, że koszty tego lodowiska zostały niedoszacowane. Tutaj jakby nie ma jasnego wskazania co do tego, czy to będą 3 miesiące, czy to będzie na przykład miesiąc i 2 dni. Jednakże no, wygląda na to, że nie wszystkie koszty zostały uwzględnione, które musielibyśmy ponieść, ponieważ no, pozostają koszty, które ma zapewnić zamawiający. W tym przypadku no, my będziemy zamawiającym, czyli powinniśmy to zamknąć jakąś kwotą budżetową. Dobrze, specjalne życzenie pan przewodniczący Zieliński. Ja chciałbym tylko, proszę państwa, wyrazić pewne zdziwienie, no i smutek. Bo ja przypominam sobie czasy wtedy, kiedy pracowałem w szkole, że w każdej szkole, czy przy każdej szkole na boiskach asfaltowych z inicjatywy szkoły były lodowiska. Było tych lodowisk kilka, nie tylko, ale to szkoły budowały lodowiska w grudniu, także dzieci, czy młodzież na ferie miała gdzie się ślizgać. Teraz tych boisk asfaltowych co prawda nie ma tyle co kiedyś, ale jednak są. I powiem szczerze, że to jest wniosek do Komisji Oświaty i do pana burmistrza, żeby zmobilizować szkoły do tego, żeby w okresie przed feriami zimowymi, świątecznymi próbować zorganizować takie lodowiska. Jeśli szkoła na przykład z tego powodu zechce więcej wody, no to jej trzeba dopłacić do wody. Dziękuję bardzo. Proponuję, zajmijmy się obradami, no tematyką tak. Obrad. Wnioskodawca, pan Kuś jest też wnioskodawcą, tak? Tak, tak. Proszę bardzo. To jest akurat projekt, który gdzieś kiedyś się już pojawił, na temat lodowiska. Chodzi tutaj o zrobienie, tak naprawdę o próbę, sprawdzenie, czy takie działanie byłoby wśród mieszkańców pozytywnie zaopiniowane. Jest to projekt dotyczący wynajmu profesjonalnego lodowiska. Tutaj chciałem to zaznaczyć, że takie lodowisko, jeżeli by to był projekt inwestycyjny, kosztowałoby minimum 10 razy więcej, więc jest to próba, sprawdzenie. To lodowisko mogłoby być odpłatne, co tutaj jest w tym przypadku, co zaznaczyłem we wniosku, odpłatność za działanie tego lodowiska mogłoby pozwolić na funkcjonowanie go przez następny okres, czyli dłużej, tak? Tutaj jest we wniosku, zaznaczyłem, że to lodowisko miałoby zaistnieć w okresie od października do grudnia, czyli przez 3 miesiące, co tutaj już wyjaśniam. Kwota... Od października do grudnia. Październik, listopad, grudzień. Czyli tutaj, jeżeli chodzi o te lodowiska robione gdzieś tam na terenach boisk, jest w tym momencie dość duża trudność, że nie zawsze jest ciepło, nie zawsze jest zimno, tak, że to nie jest możliwe często. Takie lodowisko może istnieć nawet przy temperaturze 10 stopni na plusie, więc jest to duża atrakcja. Jeżeli chodzi o szacowanie kosztów, naprawdę szacowałem te koszty, nie przyjmowałem tutaj takich wyliczeń, jak podała firma, do której wysłałem zapytanie o lodowisko. Chodzi tutaj o obsługę lodowiska. Oszacowałem to na zasadzie zatrudnienia pracowników, tak jakby czasowego na okres 3 miesięcy, i w takiej formie wszystko, ten łączny budżet się zamyka. Jeżeli chodzi o niwelację terenu, w moim uznaniu to trzeba by było na pewno jeszcze skonsultować, jest ona możliwa chociażby za pomocą wywrotki z piaskiem. I tutaj to chyba tyle ode mnie. Bardzo dziękuję. Czy ktoś ma pytania? Pan przewodniczący Tomasiak, proszę. Chciałem się zapytać o kilka kwestii, panie Patryku, ponieważ tak, teren, pomysł jest bardzo dobry,
Ale tak, ze względu na tę niwelację, wie pan, to troszkę jest nie za dobry pomysł, jeżeli chodzi o ten przewożenie tutaj piachu i wysypywanie na to, co zostało zrealizowane na rynku 2. To jedna rzecz jest. Natomiast druga rzecz, tej, o której pan powiedział, to chciałbym się dowiedzieć tego, bo to również jest kwestia taka, że tu jest wskazany rynek 2. Na którejś z komisji dowiedzieliśmy się, że jeszcze rok będzie to, w ramach projektu, jeżeli chodzi o rewitalizację tego rynku 2, jeżeli chodzi o trwałość projektu. W chwili, kiedy jest trwałość projektu, nie można, taka nieruchomość nie może generować wyniku finansowego, który powodowałby, że wynik finansowy będzie przewyższał koszty, więc będzie po prostu przychód okazjonalny. Wówczas miasto, gmina, miasto Lubartów miałaby potężne problemy. I teraz nie wiem, jak by miał być rozwiązany ta odpłatność, jeżeli chodzi za to lodowisko funkcjonowania, no i nie wierzę, że wszyscy chcieliby, którzy będą tam funkcjonowali, ci, którzy będą opiekowali się tym lodowiskiem, robić to po prostu za darmo. Bardzo dziękuję, proszę wnioskodawca. Jeżeli chodzi o koszty, które ująłem, tutaj ująłem koszt nie pracowników jako koszt po prostu osobowy, tak? Czyli że te osoby mają płacone. Jeżeli chodzi o ten teren pod lodowisko, nie jest to tak jakby teren, który musi być. Tak, jest to teren największy w Lubartowie, umiejscowiony w centrum, więc ten teren założyłem. I jeszcze tutaj było... Aha, jeżeli chodzi o koszty jeszcze tutaj, co, że lodowisko mogłoby tak jakby przynosić zysk. Samo lodowisko przynosi zysk, a nie teren. To jest tutaj trochę inna... No ja rozumiem, że to jest na terenie robionym przez... Znaczy odpłatne może być wynajmowanie łyżew na przykład, tak? To jest... Te wady prawne dotyczące projektów unijnych, myślę, że tutaj są bez problemu do rozwiązania. Dziękuję bardzo. Pan przewodniczący Ścisław chciał zadać pytanie. Bardzo proszę z tego mikrofonu. Chciałem powiedzieć, że od kilku minut tutaj jest dyskusja co do merytoryki wniosku. Jak ja zabierałem głos, to pan mi kilkakrotnie zwraca uwagę. W tej chwili o kosztach rozmawiamy, prawda, czy zasadna jest niwelacja, czy nie jest zasadna, a odbiegamy od procedowania tego, co powinniśmy robić. Czyli mogę skończyć? Czyli oceniać, czy wniosek jest poprawny pod względem formalnym, czy nie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Chciałem tylko zwrócić uwagę, że pytania, jak i wyjaśnienia dotyczą wykonalności tego wniosku, a nie czy zasadna jest jego realizacja, czy niezasadna jego realizacja. Rozmawiamy o tym, czy dany wniosek mieści się w finansach i czy jest możliwość prawna i finansowa jego realizacji. Nie rozmawiamy na tym, czy nam się podoba, czy nam się nie podoba. Kwestia poboru opłat wynika z dopuszczalności prawnej, jak rozumiem, z wątpliwości dotyczącej jego realizacji, czy zgodnie z prawem, mając na względzie trwałość, to jeszcze trwa 5 lat, ponieważ cały projekt dopiero się zakończył, chciałem powiedzieć, dotyczący rewitalizacji centrum miasta wraz z zakończeniem rewitalizacji hali targowej. Jest tu jeden projekt. Czy jakby kwestia odpłatności nie narusza tej zasady, otrzymaliśmy wyjaśnienie, każdy z tego wyjaśnienia weźmie sobie co zechce. Czy są jeszcze jakieś wątpliwości, czy pytania do wnioskodawcy dotyczące tego projektu? Nie widzę, proponuję, żebyśmy zgodnie z opinią zespołu zagłosowali za niedopuszczeniem tego wniosku pod głosowanie mieszkańców. Kto z Państwa jest za niedopuszczeniem tego wniosku, proszę o podniesienie ręki do góry. 4 osoby, dziękuję. Kto jest przeciw? 1 osoba. Kto się wstrzymał? 1 osoba, dziękuję bardzo. Pan, tak, proszę o zaprotokołowanie, że pan przewodniczący Kusyk nie wziął udziału w głosowaniu. Stwierdzam, że komisja nie dopuściła tego wniosku pod głosowanie mieszkańców. Następny projekt Street Workout Park. Rozumiem, że było częściowo wyjaśnione. Może tylko przewodniczący zespołu powie, czy... Jeżeli chodzi o jakieś różnice, bardzo proszę. Znaczy, żeby nie przedłużać, jest to ta sama uwaga, która była przy skateparku. Projekt będzie realizowany, czy wskazany został teren pozostający w trwałym zarządzie gimnazjum nr 2.
Bardzo proszę wnioskodawca. Ja sobie jeszcze pozwolę tutaj dopowiedzieć. Takiego parku nie ma jeszcze w Lubartowie, ani w okolicy najbliższej. Jeżeli chodzi o teren, może on zostać bez problemu przeniesiony na inny teren miejski. Bardzo dziękuję. Czy są jakieś pytania do wnioskodawcy, jakieś wątpliwości do projektu? To jest parki, które takie, które są realizowane w całej Europie. I to są parki do ćwiczenia na zewnątrz. Nie są to siłownie, to jest inny typ, tak jakby, rekreacji. Dziękuję bardzo. Czy są jakieś wątpliwości? Nie ma. W takim razie poddaję wniosek pod głosowanie zgodnie z sugestią zespołu. Kto z Państwa jest za negatywnym, za odrzuceniem tego wniosku i za niedopuszczeniem go pod głosowanie mieszkańców, bardzo proszę o podniesienie ręki do góry. Trzy osoby, dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę, kto się wstrzymał. Dwie osoby się wstrzymały. Pan przewodniczący Kuc nie wziął udziału w głosowaniu. Stwierdzam, że komisja nie dopuściła tego wniosku pod głosowanie. I ostatni wniosek AID, automatyczny fibrylator zewnętrzny. Wniosek złożono po terminie. Proponuję formalnie, jeżeli są jakieś wątpliwości, żebyśmy przegłosowali. Kto z Państwa jest za niedopuszczeniem tego wniosku pod głosowanie mieszkańców, proszę podnieść ręki do góry. Dziękuję bardzo. Jednogłośnie komisja, pan przewodniczący Tomasiak donosi mi, że pan Kuc wziął udział w głosowaniu, więc jednogłośnie z udziałem pana przewodniczącego Kucyka komisja przyjęła ten wniosek. Przejdźmy teraz do... I vice versa. Przejdźmy teraz do wniosków, które zespół zaopiniował pozytywnie. Ja proponuję do tego podejść w taki sposób, że przyjmijmy, że te wnioski są do... żebyśmy zagłosowali en bloc. Natomiast jeżeli są jakieś pytania co do poszczególnych wniosków, ponieważ nie zapraszaliśmy wnioskodawców, bardzo proszę o pytania do przewodniczącego zespołu, żeby ewentualnie te wątpliwości wyjaśnił. Bardzo proszę, pan przewodniczący Zieliński. Czyli rozumiem, że coś więcej o projekcie, tak? Który projekt? Rozegrany Lubart. 11 pozycje. Projekt zakłada zakup i montaż betonowych stołów, takich do gry, dwa podwójne do gry w szachy, dwa do gry warcaby rozchińczyka, dwa czteroosobowe do gry w brydża, dwa stoły do gry w piłkarzyki, jeden komplet szachów plenerowych i zakup AA kamery dla ochrony przed wandalami, kosztorys 45 tysięcy złotych. Ja rozumiem, że to są urządzenia przenośne, bo ponieważ wskazana jest lokalizacja, tak wynikało z rozmowy z wnioskodawcą, że są to urządzenia przenośne. Dziękuję bardzo. Ja mam pytanie dotyczące tego wniosku numer 7, to jest ścieżka rozwoju. Chodzi mi o tą relatywność, to znaczy, że komisja zwraca uwagę, że przedmiotowe zadanie może w zależności od oceny wykraczać poza zadania własne gminy. Jakby pan mógł to rozwinąć? Tak, ponieważ tutaj, ponieważ tak jak powiedziałem, komisja czy zespół nie mógł oceniać merytorycznie projektów, natomiast mieliśmy wskazany sposób tej oceny, jest to ocena moim zdaniem formalna. Jednym z kryteriów tej oceny jest sprawdzenie, czy dane zadanie mieści się w zadaniach własnych gminy. I teraz pytanie, w jaki sposób rozumiemy zadania własne gminy, ponieważ projekt Ścieżka Rozwoju dotyczy w dużym stopniu zagadnień związanych z rynkiem pracy, z wchodzeniem na rynek pracy, z podnoszeniem kompetencji zawodowych osób na rynku pracy. Jest to zadanie, jakbyśmy popatrzyli literalnie, jest to zadanie powiatu. Jednakże w ustawie samorządowej znajdują się zapisy, które możemy interpretować rozszerzająco i wtedy taki projekt jest również możliwy do realizacji jako zadanie własnej gminy. Także ja tutaj... Możemy to rozumieć jako na przykład formę walki z wykluczeniem społecznym, spowodowanym na przykład bezrobociem? Jako walkę z bezrobociem można to tak rozumieć. Ja mogę przekazać ten projekt, jakby no, on przewiduje wejście na rynek pracy kobiet. Ja zaraz odszukam, dobrze? Bardzo proszę. Pan przewodniczący Cisza, najpierw potem pan przewodniczący Tomasiak, proszę. Ja też chciałem się dopytać o jeden wniosek. Mogę zapytać? Do tego wniosku? Nie, nie. Do wniosków przyjętych mam pytanie. Do innych.
pytanie, czy kończymy kwestię tego wniosku, proponuję, żebyśmy skończyli, przyszli następnych. Możemy tak się umówić? No tak, miał pan... Tak, bardzo proszę odpowiedź. Nie, ale zawiesiliśmy. Proszę się nie lękać. Znaczy, może po celach ogólnych projektu, dobrze? Projekt ścieżką rozwoju. Wsparcie rozwoju inicjatyw przedsiębiorczych, głównie dla kobiet, wparcie menedżerów w zakresie zarządzania firmą, rozwój umiejętności prowadzenia mediacji, czyli konstruktywnego rozwiązywania konfliktów i problemów w oparciu o porozumienie, wsparcie rozwoju osobistego i aktywności kobiet. W celach projektu wzrost wiedzy i umiejętności w zakresie rozpoczynania rozwoju własnej firmy, wzrost wiedzy i umiejętności w zakresie prowadzenia przedsiębiorstwa ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb w aspekcie zarządzania pracownikami, wzrost wiedzy i umiejętności w zakresie mediacji, czyli rozwiązywania konfliktu bez przemocy i agresji, wzrost świadomości w zakresie dbałości o własne zdrowie fizyczne i psychiczne, rozwój umiejętności społecznych, kształtowanie postaw, otwartości na działania zapewniające własne utrzymanie, wsparcie aktywności kobiet, wsparcie rodzin w zakresie rozwiązywania problemów. I to jest podzielone na trzy bloki. Pierwsza ścieżka to jest biznes w spódnicy, drugi profesjonalny menedżer, trzeci porozumienie bez agresji. Łączny budżet projektu 53 450 zł. Posiada to dosyć spory opis. Bardzo dziękuję. W moim odczuciu, dziękuję za rozwiązanie wątpliwości. Chciałem powiedzieć, że w moim odczuciu spełnia to zadania własne gminy. Dziękuję bardzo, pan przewodniczący Ścisek, proszę bardzo. Ja chciałem dopytać pana naczelnika odnośnie projektu wniosku przebudowa fontanny przy ulicy Rynek 1, ponieważ no, wielu mieszkańcom ta fontanna się nie podoba. Na czym by polegała nowa koncepcja przebudowy właśnie fontanny zgłaszana przez wnioskodawców? Czy jest jakiś projekt? Jakie są koszty? Koszty szacunkowe około 150 tysięcy złotych. Jak wynika ze złożonego wniosku, koszt został oszacowany jako no, realny. Natomiast jest tu kilka propozycji, natomiast tu nie ma jeszcze projektu. Czyli no, są pokazane zdjęcia przykładowych fontan z kilku realizacji. Dziękuję bardzo. Czy to wystarczy, panie przewodniczący? Tak, tak. Czy pan przewodniczący Tomasiak, proszę. Chciałem się zapytać o budowę placu zabaw na działce 83/17 przy ulicy Łokietka. Tam komisja zwróciła uwagę, że według zapisu paragrafu 10 miejscowego planu przestrzennego osiedla do wykorzystania na plac przewidziano tylko 20% terenu opisanego, tak? Którego wskazana w projekcie działka jest częścią. W związku z powyższym wskazane jest opracowanie koncepcji zagospodarowania całego terenu. Podstawowe przeznaczenie tego terenu to zieleń publiczna z urządzeniami sportu terenu, boiska sportowe. Czyli tutaj wskazujemy, że autorzy tego wniosku będą dokonywali opracowania tej koncepcji. Jak mamy rozumieć tę uwagę? Znaczy uwaga dotyczyła zapisów planu, ponieważ wskazana w projekcie działka jest możliwa do przeznaczenia pod to zagospodarowanie, jednakże w innym miejscu plan się odnosi do tego, że jedynie 20% większego terenu może zostać przeznaczone pod te cele. Czyli jeżeli przeznaczamy, no musimy sprawdzić jakby przeznaczenie większej ilości terenu, żeby określić pod które 20% musi być po co przeznaczone. Dlatego wskazaliśmy, zasugerowaliśmy, że zasadnym by było zrobienie koncepcji dla większości terenu wynikającego z planu, żebyśmy nie popełnili błędu, że nie przekraczamy tych 20%. Sami sobie. Znaczy no zapis planu miejscowego jest wiążący, czyli jeżeli możemy przeznaczyć 20% jakiegoś obszaru, to musimy po prostu wyznaczyć ten obszar i sprawdzić, pod co jest przeznaczona reszta obszaru. To nie jest nic, znaczy tutaj naszym zdaniem ten plac można wykorzystać, jak nie w całości, to w dużej części, ale no zasadne jest najpierw wykonanie takiej koncepcji. Rozumiem, że realizacja tego wniosku, przyjęcie go do realizacji przez mieszkańców spowoduje jakby obowiązek u miasta, żeby czy zasadność opracowania koncepcji na całym tym dla zagospodarowania całego tego znaczy, terenu. To zbada architekt, wymaga to zrobienia kawałka rysunku planistycznego przez architekta, który po prostu sprawdzi, żeby nie popełnił błędu. Jeżeli ten teren okaże się mniejszy, to po prostu trzeba wyznaczyć mniejszy teren niż cała działka. Rozumiem, że to zdaniem zespołu nie dyskwalifikuje tego projektu z realizacji. Nie, absolutnie. Bardzo dziękuję, pan radny Gregor. Mam pytanie do punktu, proszę państwa, 13 albo 21, już nie wiem, wiata grillowa nad Wieprzem. Otóż czy to jest jakiś szczegół na temat tej dokumentacji czy projektu, czy to pozwolenie na budowę, czy zgłoszenie, ta wiata grillowa nad Wieprzem będzie posadowiona w obszarze zalewowym, gdzie zgodnie z przepisami możliwe jest tylko realizowanie ścieżek rowerowych, więc chciałem się zapytać, czy będzie można tam zwykłą wiatę postawić, jak ta wiata ma wyglądać. I druga rzecz, kwestia bezpieczeństwa, bo jak zbudujemy, to na przykładzie kładki nad Wieprzem, no zaraz się okaże, że ta wiata zniknie.
chciałbym, żeby to wyjaśnić. Bardzo proszę pan przewodniczący. Chciałem natomiast, proszę państwa, zwrócić uwagę na temat pytań o nieuzasadność realizacji tego wniosku, o wykonalność finansową, prawną i tak dalej. Bardzo proszę. Znaczy, chciałem powiedzieć, że mamy na miejscu wnioskodawcę, któremu przekażę mikrofon, ponieważ zespół nie oceniał merytorycznie projektów. I tutaj my możemy podnosić zasadność stawiania waty i okresu, w którym ona będzie stała nad wieprzem. Natomiast z naszego punktu widzenia wiata wpisywała się w punkty regulaminu, czyli była możliwa do realizacji w ciągu jednego roku i do posadowienia również miasto dysponuje gruntem. Natomiast kwestia pilnowania tej wiaty, no to jest jakby, no, pozostaje osobna, tak? Czyli ja rozumiem, że w tym momencie przekażę mikrofon wnioskodawcy. Bardzo proszę, wnioskodawca. Ja tutaj słyszałem kilka opinii, że jest zagrożenie na przykład podpalenia takiej wiaty. Ja od razu chciałem to wyjaśnić, że są takie środki w dzisiejszych czasach, że drewno w ogóle się później już nie pali, tylko trzeba duże temperatury po prostu używać, żeby to było palne, i takie wiaty stoją nawet na, że tak powiem, przy wieprzu, tak, w niektórych miejscach, czy to prywatnie na terenach, czy też są udostępnione. Taka wiata chociażby też jest nad zalewem tutaj w pobliżu, w Pałecznicy, i jak na razie widać, funkcjonuje. No, nie możemy z góry zakładać, że nasze całe społeczeństwo jest złe, bo jeżeli tak państwo będziecie podchodzić, no to niestety nic się nie da zrobić. Przepraszam bardzo. Wiata nie jest na stałe związana z gruntem, nie jest to problem, obszar zalewowy nie jest problemem. Bardzo dziękuję, zresztą zespół zaopiniował pozytywnie, by to sprawdził. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś pytania, wątpliwości, zaznaczę, natury formalno-finansowej co do tych wniosków od 1 do 14 pozytywnie zaopiniowanych przez zespół? Pan przewodniczący Tomasiak, proszę. Ja już nie mam, panie przewodniczący. To dlatego pan mikrofon miał. Dziękuję bardzo. Jak ktoś lubi mikrofon, to lubi. Proszę państwa, w takim razie chciałem zapytać, czy widzicie państwo, czy ktoś z członków komisji widzi coś przeciwko temu, żebyśmy przegłosowali en bloc wnioski pozytywnie zaopiniowane przez zespół? Nie widzę. W takim razie proponuję, zgodnie z wnioskiem zespołu, abyśmy te 14 wniosków od niego do 14 dopuścili pod głosowanie mieszkańców w ramach budżetu obywatelskiego na 2016 rok. Kto z państwa jest od 1 do 14? Nie, na razie te jeszcze, które zespół, a potem będziemy głosowali. Ale przepraszam, proszę państwa. To można taki wniosek zgłosić w wolnych wnioskach i to można załatwić, żeby zmiany wniosków. Natomiast chciałem zwrócić uwagę, że pozostałe wnioski głosowaliśmy już w tym samym zasadzie, natomiast tych wniosków nie głosowaliśmy. I to jest tutaj podjęcie ostatecznej decyzji o odrzuceniu lub dopuszczenie projektu. Tylko proponuję, żebyśmy te, nad którymi nie głosowaliśmy, a do których mieliśmy wątpliwości, zadawaliśmy pytania, żebyśmy też podjęli decyzję o dopuszczeniu pod głosowanie mieszkańców. Kto? Mogę pana poprosić o wstrzymanie się z tym wnioskiem, bo już proszę bardzo, pan przewodniczący Zieliński. Ja proponuję, żeby nie głosować cząstkowo, tylko ustalić rzeczywiste listę projektu, która ma być poddana pod głosowanie mieszkańców, jako pozytywnie. Dobrze. Jesteśmy w punkcie trzecim, czyli podjęcie ostatecznej decyzji o odrzuceniu lub o dopuszczeniu zgłoszonych projektów w ramach budżetu obywatelskiego. W punkcie czwartym będziemy formułować tą listę. Dlatego proponuję, żebyśmy przegłosowali, bardzo proszę o odrobinę zaufania, żebyśmy przegłosowali te wnioski od 1 do 14 i potem przegłosujemy jeszcze raz wszystkie, nie ma problemu. Nie, chcę przedłużać. Dobrze, kto z państwa jest za dopuszczeniem tych wniosków od 1 do 14 pod głosowanie, proszę podnieść ręki do góry. Dziękuję bardzo, jednogłośnie. Zatem przechodzimy do punktu czwartego, sformułowania ostatecznej listy projektów, która zostanie podana pod głosowanie mieszkańców oraz listy projektów zaopiniowanych negatywnie wraz z uzasadnieniem. Proszę państwa, rozumiem, że komisja pozytywnie zaopiniowała, znaczy podjęła decyzję, żeby do głosowania zostały dopuszczone następujące wnioski. Numer 1, numer 2. Tak, zgodnie z protokołem. 3, 4, 5, to jest ten z piątką i kropką. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.
z tych oraz momencik. Budowa chodnika z kostki brukowy przy ulicy Łąkowej, to jest numer 3 z drugiej listy. Numer 4, wykonanie sztynia chodnika, nie, to ten tego nie. Numer 5, kompleksowa rewitalizacja oraz rozbudowa infrastruktury drogowej i małej rakietowej na osiedlu Garbarskim. Numer 17, skatepark, nie. I tyle. 16, tak? 16 punktów. Dobrze. Proponuję również, abyśmy, czy jest zgoda co do tej listy? Dobrze. Natomiast proponuję również, żeby uzasadnienie stanowiło, co do tych wniosków odrzuconych, stanowiło uzasadnienie zaproponowane przez zespół oceniający przez pana burmistrza. Dlaczego dane wnioski zostały niedopuszczone pod głosowanie? Bo rozumiem, że uzasadnienie jest z wniosków, które zostały zaopiniowane negatywnie. Tak? Czy jest taka zgoda? Proponuję, żebyśmy przegłosowali nad tą propozycją. Kto jest za moją propozycją, proszę o podniesienie ręki do góry. Dziękuję bardzo. Komisja jednogłośnie przyjęła wniosek. Przechodzimy zatem do punktu 5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji. Chciałem zwrócić uwagę, że mamy po pierwsze protokół z poprzedniego posiedzenia komisji, który tutaj krążył. Państwo mieli możliwość z tym zapoznaniem. I drugie, uzupełnienie protokołu z 27 marca 2015 roku na wniosek pana przewodniczącego Tomasiaka. Prosiłem, żeby sprawdził. Chodzi o to, że udało się odczytać nagrania, które wcześniej były podobno nieczytelne i dołączyć, i mam nadzieję, że uzupełnimy ten protokół poprzez przyjęcie tego uzupełnienia przez głosowanie. Pierwszy protokół numer 14 z dnia 16 listopada 2015 roku. Czy ktoś z państwa ma uwagi co do treści protokołu? Nie widzę. Kto z państwa jest za przyjęcie tego protokołu, proszę podnieść ręki do góry. Dziękuję bardzo. Komisja jednogłośnie przyjęła protokół. I drugie, uzupełnienie protokołu z 27 marca 2015 roku. Czy ktoś chciałby zabrać głos? Pan przewodniczący Tomasia chciałby zabrać głos. Bardzo proszę. Mimo że pan krzyczał na mnie w trakcie tych obrad, udało mi się to przeczytać i mam nadzieję, że pozostali członkowie również przeczytali, szczególnie tutaj i wypowiedzi radnego Zielińskiego, radnego Ścisła. Prosiłbym, żeby zwrócono uwagę, czy warto by było, żeby takie wypowiedzi znalazły się w protokole. Mi się wydawało, że to są istotne i proszę zwrócić uwagę, że raz, dwa, trzy, cztery, pięć w sumie. Tylko że tu jest już to przepisane oczywiście tak literalnie, czyli każdy, kto powiedział, tutaj panie już chyba nie chciały, żeby się czegokolwiek czepić przy tym uzupełnieniu, ale jest to uzupełnione o te kwestie, o które prosiłem. Także dziękuję panie przewodniczący, że pana wnikliwe ucho usłyszało to, o co mi chodziło, bo razem żeśmy w biurze rady ten fragment odnaleźli. Także dziękuję panu bardzo. Dziękuję bardzo. Chciałem tylko zwrócić uwagę, że od czasu zmiany statutu, bo to było przed przyjęciem statutu, już nie ma potrzeby uzupełnienia protokołów, ponieważ wszelkie nagrania z posiedzeń rady i organów są upubliczniane w Biuletynie Informacji Publicznej. To wolę wnioskować. Proponuję, żebyśmy, tak panie przewodniczący, możemy przyjąć to uzupełnienie protokołu. Kto z państwa jest za przyjęciem tego uzupełnienia, bardzo proszę o podniesienie ręki do góry. Dziękuję. Stwierdzam, że komisja jednogłośnie przyjęła uzupełnienie. Przechodzimy do punktu 6. Walne wnioski. Bardzo proszę, kto w tym punkcie chciałby z państwa zabrać głos. Proszę nie krępować w swobodnym ręce. Bardzo Państwu dziękuję. Zamykam posiedzenie komisji. Dziękuję bardzo i do zobaczenia. Chciałem zauważyć, że się tutaj... Ja powolny wniosek mam prośbę, żeby poprawić ten załącznik. Jak poprawić? My go czytamy zupełnie inaczej. No tak. My go czytamy zupełnie inaczej, my go czytacie inaczej.